W dzisiejszym fascynującym odcinku ze Spider-Man 2 stoczymy największą, ostateczną bitwę z Venomem po to, aby uratować nie tylko Nowy Jork, ale cały świat. Ale zanim rozpoczniemy tę epicką przygodę, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili aż 5000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag koniec, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się moje odcinki, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. W poprzednim odcinku wydarzyło się naprawdę wiele i nasz kochany Miles musiał naprawdę przejść ciężkie chwile, prawie stracił przyjaciela, ale na szczęście udało się Petera uratować i symbiont nie przejął nad nim kontroli, czyli po prostu Venom. A tymczasem lecimy z misją główną, bo tego chcieliście i też co ciekawe zostawiłem Danikę, czyli podcasty Daniki, bo też napisaliście komentarz, że chcecie Danikę, nie chcecie tego JJJ, który gada jakieś głupoty na Spider-Manów jak zawsze, więc stwierdziłem, że po prostu ją zostawię, bo ona te podcasty w sumie nawet spoko ma, więc mówię, czemu by nie, zróbmy to dla widzów. No i będą, więc jakby spoko. Oczywiście dziękuję wam za wszystkie lajki, komentarze i pozytywny odzew. Jesteśmy mniej więcej, no tak chyba 70% gry. Ciężko mi do końca to jakby określić, ale właśnie zdałem sobie sprawę, że mogę się tutaj po prostu teleportować, bo mam szybką podróż. No, ale mniej więcej w takim miejscu jesteśmy, że już jesteśmy chyba za połową gry. Tak mi się tutaj wydaje. Dobra, 500 metrów do kolejnej misji, więc sobie oczywiście lecimy i zobaczymy, co tutaj nas czeka. Chyba bodajże teraz musimy zbadać symbionta jako Peter. Chyba nawet widzę, że jest misja dla Petera. Tak jest, dokładnie. No i też od razu wam mówię, że będzie na pewno odcinek z maksowania gry. I też mi napisaliście, że misteria nie trzeba robić na 100, żeby mieć 100% gry. Prawdopodobnie trzeba to zrobić, żeby mieć platynę, ale ja chyba na platynę raczej nie będzie mi to potrzebne, tak mi się wydaje. Bardziej myślę, że wystarczy mi po prostu 100% gry. No, dobra, zobaczmy. Okej. Okay. A to jest spalone? Ciekawe dlaczego. A, tak, tak, bo to jest to miejsce. Okej, okay, już pamiętamy. Jak szybko maskę zdjął. I co teraz? Mam dziwne wrażenie, że Venom wymknie się spod kontroli, ponieważ zaatakują łowcy, przyjdzie Kraven i symbiont połączy się z Kravenem i wtedy powstanie prawdziwy, potężny Venom jako ostateczny wróg. To jest moja teoria, więc zobaczymy. O nie, Harry. W końcu go zdjąłeś. Ledwo co? Zainstalowano Saints Row. Dobra robota, Saints Row. Tylko, że ja nie mam zamiaru grać w Saints Row. Dzięki za info. Musimy go zniszczyć. Dobry pomysł, Peter. Niebezpieczny. Nie chcę, żebyś przestał być sobą. O! Tak jak ja. No właśnie, bo Harry umiera, więc jestem ciekaw. Proszę, nie rozumiesz. Jak to będzie wyglądało? Konos mówił, że to... Ocaliłem ci życie! A oho! Ty nie ocalisz mojego! Co jest grane? O nie! A może to... Może to symbiont połączy się z Harrym? I w... O nie! Ale to będzie złe. Nie, Harry, nie rób tego, błagam. Nie rób tego, proszę. On to robi. Dobra, widzowie. On to robi. Okej, czyli to jednak nie Kraven, tak jak myślałem. Chyba, że jeszcze to będzie, pójdzie to w dobrą stronę. O nie. O nie! O nie, jeszcze musiał maskę założyć. O Boże. O Boże. Ha! No nie, to będzie... Oh my God. Co tu się dzieje w tej grze? Mhm. Oh no. Pojawił się prawdziwy Venom. Okej. Nie! Zostaw go! To nie jest dobry pomysł, żeby go zostawić. Jaki brzydki! Wow! Ale mną... No, dobra, tu chyba będzie potrzeba dwóch Spider-Manów. Ciekawe jak Kraven w ogóle na niego zapoluje, czy sobie poradzi z nim. Bez zabijania! Po prostu... ściągnijcie to z niego! Mhm. Już to widzę. Jak jakieś zwykłe ludki dadzą radę. Ho, ho, ho! Na kolana! Co? Nie, ja nie chcę grać jak... no dobra.
Ale plot twist, jakby nie spodziewałem się, że będę grał jako Venom. Kompletnie. Ale okej. To dziwne, bardzo dziwne, widzowie. Ale ja naprawdę gram Venomem. What the hell? What? Dobra, dobra, co mam robić? Uciekać chyba. Dobra, skoro jestem już tym złym, no to po prostu załatwię wszystkich i ucieknę. I tyle. Okej, okay, szarża, no dobra. Bang. Bang. Ucieczka. Myślałem, że on po prostu ucieknie, a ja będę próbował go. Grzmotnięcie, no dobra. A, bo L1 grzmotnięcie, przepraszam. Bum. Ale grzmotnąłem. Aha. Koniec zabawy! Palić ostro! Tarcze, a mogę tutaj robić. Co jest grane? Mogę odbijać jakieś pociski? Wow. Nie, nie. Mhm. Kto by pomyślał, że coś takiego się tutaj zacznie, ale akcja na samym starcie. Wow. Wow, może to już jest jakby końcowy etap gry. Ej, w sumie. Tak może być. Tak może być, dobra. Strzał. Ojej, dobra. Wszystko, co tylko możliwe. Bang. To nic, że pomyśliliśmy też porażki. To normalne. To normalne, Harry. Ważne jest to, że sukces musimy odnieść tylko raz. Ja w ogóle HP nie tracę. Mogę grzmotać, jak mi się podoba tutaj. Dobra, chodźcie, chodźcie. Na bitkę. Dobra, jak się strzelało? Tak się jakoś strzelało. O, mogę. Okej, mogę skakać. Ale wszystko rozwalam. Co jest grane? No kto by się spodziewał czegoś takiego tutaj, co nie? Bum. Wkurzony Venom. Zamknąć cały budynek. Mhm. To już wam nic nie da. To już jest koniec. Nie powstrzymacie Venoma. Szarża. O, chwycenie wroga mamy teraz. Okej, okay. Atak. Przechwytać wrogów mogę. Dobra, ale jakby chciałbym stąd uciec i chciałbym już zagrać dobrym Spider-Manem. Nie masz już dokąd pójść. Bang. I tak, pięknie. Wow, co jest grane. Jestem ciekaw, jak to się zakończy, czy jakby uda się powstrzymać Venoma. Znaczy, wydaje mi się, że uda się, bo jakby no chyba będzie happy ending tutaj. Mimo wszystko w Spider-Manie. Bo to byłoby dziwne, gdyby tak się nie wydarzyło. Czy mogę jakąś moc aktywować? Chyba nie mogę. Bum. Dobra, czy jestem w stanie was wszystkich tutaj jakby pokonać? Chyba tak. Dobra, tarcza. Jo! Ale akcja, ale akcja. Dobra, wszyscy. Nara. Okej, okay. No to szarża. I skok. Bang. Do wyjścia. Aha. Nigdy mnie nie dorwiecie. O, sorry, zgubiłem się trochę. Tutaj. Teraz przez te kraty. I tędy. Oh yeah. Wielki wkurzony Venom. A też w ogóle napisaliście mi, że dieta Venoma to nie były kurczaki, tylko czekolada i coś jeszcze zamiast mózgów. Więc jakby całkiem spoko dieta. Mimo wszystko. Mhm. Dobra, mamy w ogóle wykończenia też. No, ale ciekawostka, w ogóle nie zjadamy ludzi, więc chyba tutaj trochę friendly jest ta gierka mimo wszystko. Bo w Venomie, w filmie normalnie ludzie byli zjadani, z tego co pamiętam. Zanim oczywiście jakby była ta dieta czekoladowa. Dobra. Ha! Nara. Jeszcze ktoś? Dobra, skaczemy. Chodźcie. Oj, dużo was tutaj, więc trzeba będzie się was wszystkich pozbyć, oczywiście. Klasycznie. Ha, Dobra, bang. Jeszcze ktoś? Dawaj, dawaj. Potężny atak. W sumie tamtych chyba nie muszę rozwalać. Czy ja w ogóle muszę się z kimś bić? Czy ja po prostu będę biegł przed siebie? Wydaje mi się, że nie muszę się z nimi bić. Po prostu będę uciekał. I tutaj. No właśnie, ja się w ogóle nie muszę z nimi bić. To jest najlepsze. Nara. Chaos, robimy więcej chaosu. A stąd gdzie? Dokąd zamierzasz pójść? Nie, na pewno? Co tam lata? O nie, to Boże, łowcy przyszli. Jeszcze ich tutaj brakowało.
Au! Jeśli martwisz się, że będziesz mieć kłopot, mogę się nimi zająć. To jest problem taki, że ja w ogóle nie słucham. Dobra, tutaj mam zejść na dół? Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie jest wyjście, gdzie uciekać i tak dalej. No bo on cię nie słucha. On cię w ogóle nie słucha. Oj, oj. Pozwól mi cię uratować. Dobra. O, wow, wow, wow. Prawie zjedzony. Prawie, prawie. Nie w 100%, ale prawie, prawie. Może jednak muszę się ich pozbyć. Bang. W ogóle pod trójkątem mamy doskok, więc też przydatne. Też przydatne, przydatne. Ale tu jest chaos. Dobra, czy to już wszyscy? Wydaje mi się, że powinienem na górę iść, bo jakby tak mnie gra prowadziła. Czyli tędy, tędy. I tam, jeszcze wyżej, dobra. Okej, to po prostu nie będę się z nimi bił, bo to się kompletnie nie opłaca. Dobra, akurat z wami muszę się pobić chwilę. Akurat z wami muszę. Dobra. Nice. Oczyść pokój ochrony, nie bój się. Ale misja, nie bój się. A, tam jesteście, siema. Właśnie próbuję oczyścić wasz pokój. Dobra. Czas na jakąś wielką eksplozję. Tak jest. Nara. Jeszcze ty? Okej, chyba jesteś ostatni, na to wychodzi. Rozszarpany. Ludzie uciekają, chaos się dzieje. Proszę. Ja. Mózg, mózg. Aha. Nie mieli jakichś dźwięków w ogóle? Miota nim jak szatan. Jakichś dźwięków, żeby go uspokoić? Albo ogień? O! Come on, łowcy, naprawdę. Szarżuj. Unikając ostrzału z śmigłowca. Dobra, leczenie. Nie ma szans. O, spadło, spadło mi się. Mhm. Jazda, jazda, lecimy. I skok. To jest właśnie koniec, tak się kończy życie Venoma. Widzicie, właśnie zginąłem. To byłby, no to też ciekawy plot twist w sumie. Jakby Venom tak zginął, no. Dobra, coś tam skiepściłem, więc unikając ostrzału ze śmigłowca. Dobra, czyli musimy mega, mega tutaj się ukrywać. Dobra. Mhm. Wiemy, wiemy. I teraz, udało się. Starczyło mi życia. Dobre ataczki, dobra, dobra. O, awaryjne lądowanie. Oho, Spider-Man, Spider-Man. Potrzebujemy ciebie, Spider-Manie. Bo ludzie zginą. Albo i nie. Nie, jednak nikt nie zginął. Come on, łowcy. Oj, łowcy, łowcy. Może coś więcej. Nie macie szans, nie macie szans z Venomem. Dobra, chodźcie, otoczcie mnie ładnie. Chcę zrobić... O, coś takiego właśnie. Pieski! Nie no, come on. Biedni łowcy, oni naprawdę myślą, że coś tutaj zdziałają. Mhm. Gdzie jest główny boss? Ja się pytam, gdzie jest Kraven. Aha. Ej, czemu mi te pło w ogóle jakieś gdzieś indziej? Dziwne. Spójrzcie na to. Nie czuję nawet cienia strachu. No, to w sensie ja nie czuję, bo ty chyba to raczej boisz się. Uuu, kręgosłup złamany. Niedobrze. Pięknie. Ale walka. To się musi dobrze skończyć, nie ma innej opcji. Dobra. Ale walka, lecimy. Szybko. To już ostatni? Chyba ty jesteś ostatni, albo ty. Wszyscy? Chyba wszyscy. Co teraz? Mam iść na scenę? Dobra. Tu się ukrywać? Nie no, ci łowcy są wkurzający, naprawdę. W sumie zawsze byli. No, jeszcze ktoś? Mhm. Dobra. Wszyscy? Oj, chyba nie. Au. Lecimy. I cyk, pięknie. Bum. Au. Okej, okay, nice.
Jeszcze tak, no co ty w ogóle na blisko tutaj próbujesz strzelić? No nie, no nie, nie wierzę w to. Dobra, udało się. Misja wykonana. Co teraz? Jest on! Łowca Kraven. Rozprawimy się z tobą raz na zawsze, więc bądź gotowy. O! Wow, to niezły wybuch. Nieźle potraktował tutaj Venoma. Chłopie, ty nawet nie umiesz zaskoczyć w wysokości. No dobra, może trochę jednak potrafisz. A może to Kraven Łowca będzie tym dobrym? Nie, no to już za dużo plot twistów by było. A co tam gada Venom? Nie, nic mądrego chyba. Nareszcie. Walka! W sumie to Kraven chce umrzeć, więc jakby w sumie to byłoby całkiem logiczne, gdyby zginął z rąk Venoma. Ha! Kraven Łowca! Rozdzielono nas przez ciebie. No. Czyżby? Doskonale. Ej, w sumie twardy chłop jest. O Jezu. Nie umiem się bronić, bo ogień. Gdzie on jest? Tu jest, dobra, chodź. Chodź, chodź, muszę ci nakopać trochę. A, czyli on marzył po prostu śmierci doskonałej. To całkiem logiczne. Więc musisz zginąć. Naszą pracę. Zraniłeś przyjaciół. Chodźmy teraz. Au. Niech twoja chęć zemsty pożywi się moim ciałem. Dobra, nara. Ładnie skontrowany. Niech to będą me ostatnie. Trochę dziwnie się walczy, kiedy nie jest się Spider-Manem. Naprawdę. Koniec. Koniec, koniec, panie Kraven. A może teraz się położy. Serio? Normalnie odciął mu język. A już ma odrósł nowy. A, no regeneracja jest super. Sekundka, sekundkę mu to zajęło. Dobra, drugi paseczek Kravena. Ostatnie łowy, a ja będę twoją pierwszą zwierzyną. Tak jest. Bum. Ostatnie łowy Kravena, czyli Kraven jednak nie był aż taki zły. Jakiś tam cel swój miał, żeby umrzeć. Ale okej, niech będzie. W ogóle mam jakąś super umiejętność, która jest cały czas naładowana i nie mogę jej użyć. Żeby była mnie godna! Dobra, no właśnie kończysz się, chłopie, jesteś zwykłym człowiekiem. Czego ty oczekujesz? Leczenie, ej, to trochę jednak mi... A, czyli możemy się tylko leczyć, to nie jest super zdolność, okej. Dobra, bang. Nie wygra ze mną! Jeśli mam zginąć, to zginę! No właśnie tak będzie! No i właśnie zginąłeś. Papa! Papa, panie Kraven! Ej, serio zginął. Czy jeszcze żyje w sumie? I teraz pojawi się Spider-Man. O, nim rzuci jak kukło. Ej chłopie, Venom, niszczysz ekran. To jest 700-calowy monitor. Ulala. Dziękuję. What the hell? Serio on go zje? Serio go zjadł? What the hell? No tak, Venom żre mózgi, to logiczne. No i zjadł. Koniec Kravena, to oficjalne. Aż w sumie mi się przykro zrobiło z tego powodu, nie wiem czemu. Dość dziwne. O, Harry, masz teraz krew na sobie. I co teraz? I co teraz? Dobre pytanie. Ucieczka. Ucieczka. Czy teraz będziemy szukać Harry'ego? Na to wychodzi. Chyba. Albo... To jakaś bitwa się szykuje wielka, ja to czuję. Jakaś wielka bitwa się szykuje. Co jest? O, Emily Osborne. Mamo. No. Nie wiem. Zjadłeś mózg, chłopie. Co ja narobiłem? Nie bój się, kochanie.
What? W końcu możesz zrobić to, o czym zawsze marzyliśmy. A? Wkrótce uzdrowimy świat. Jak? Mogę ci pokazać. To się źle skończy. Co jest? What? Od kiedy Venom ma taką moc? Co tu się odwala? Ej, zrobiło się poważnie, widzowie. Naprawdę. Co jest grane? Wszędzie Venom. Czyli tym głównym złym jesteś ty. Wcale nie Kraven, wcale nie łowcy, tylko Harry. Od samego początku był tym wkrótce złym. Wszystkich. Źle to wygląda. A, czy ją mu tylko pokazał, czyli to się tak naprawdę nie wydarzyło na serio. Chyba. Dajcie nam spokój, trofeum. Tymczasem biedny Spider-Man wychodzi spod gruzów. Widzisz, Petera, mogłeś być Venomem. Ale jednak wybrałeś dobrą stronę. Harry. Coś ty narobił. No. Oj, Harry. No trzeba będzie go powstrzymać. Jak ja cię teraz znajdę, co? Myślę, to nie będzie trudne. Spójrz tylko... przed siebie. Identyfikatory FEM działają na radio. Mhm. Nie. Jeśli Harry wciąż ma identyfikator, mogę go znaleźć za pomocą anten Oscorp. Dobra, skorzystaj z sieci Oscorp. Skanowanie. Dostałem za to 2 levele za tę misję. 33. Świetnie. Nie dostałem. Stamtąd dobiega silny sygnał. Czas ruszać. Czas ruszać. Dobra, w powietrzu użyj sieci skrzydeł. Ha! Sieć o skrzydła. Jest moc. Lecimy. Musimy namierzyć Harry'ego. Sygnał jest w ruchu. Pewnie ciągle namierza Harry'ego. Dobra. To lądujemy tu. W ogóle mamy cały czas główną misję i mam wrażenie, że to już jest jakby final misja. Jeszcze na początku mówiłem... Byłem strasznym dupkiem dla Harry'ego, mając ten kostium. Muszę tak. Muszę go znaleźć, przeprosić i przemówić mu do rozsądku. Ale on jest kontrolowany przez Venoma, to co innego. Ty nie możesz tak po prostu. Chyba. Zbliżam się, stary. Pomoc jest w drodze. Trzymaj się. Mhm. Zdejmiemy to z ciebie. Pomogę twojemu tacie i doktorowi Connorsowi cię wyleczyć. Aha. Jakoś się uda. Miejmy taką nadzieję. Dobra, kolejna antena. Sygnał się nie rusza. Zostań tam, stary. Oby się udało. Ustalmy jego położenie dokładniej. Namierz identyfikator. Nią. Tam jest. Jest pewnie pod tym wiaduktem. Śpi sobie. Ziu. Ha! Jest coś tam. O, co to jest? Ale creepy. Czy ja powinienem tutaj wchodzić? Ha. O, faktycznie jest. Mhm. Nie wróży do nic dobrego. Tak, mam cię. Jest tu. Harry? To ja. Hej, Harry, słyszysz mnie? Słuchaj, wymyślimy jakiś lek. On żre ludzi. On żre te ludzi. Albo i nie? Walczy. Co jest? Nie jesteś. O nie. Za tą dodatkową siłą symbiota! Zdecydowanie! Czyli teraz będziesz przejmował Venomie kontrolę nad zwykłymi ludźmi. Świetnie. Fajnie! Jeszcze? Ile jeszcze? Czy Harry zamienił jakoś tych ludzi w symbionty?
Ale dziwnie, jestem zwykłym Spider-Manem, widzowie. Jestem zwykłym Spider-Manem. Okej, okay, zobaczmy, muszę coś sprawdzić. Czekajcie, umiejętności. To będzie ciekawe. Czy te umiejętności przypadkiem nie były umiejętnościami Venoma? Furia, skok mocy. Tak, czyli mam teraz jakby totalnie useless umiejętności i nic z tym nie mogę zrobić. Dobra, wspólne jakieś? Chyba w to miałem iść, ale mam jeden punkt. Dobra, niech będzie, whatever. Co mogę zrobić? Może jakieś gadżety sobie dokupię? Albo technologię? Chyba mam już odpowiedni poziom. Więc tak, obrażenia. 30 level. A, nie mam żetonów, no tak, tak, tak. No oczywiście, zawsze czegoś brakuje. To może w koncentrację troszeczkę. Aha, nie mam żetonów, dobra, to fajnie było. Miles, potrzebujemy cię. Miles, powiedz mi coś dobrego. Nie. Jest problem z Harrym. Odzyskał kostium, a ten go zmienił. No. Jakimś cudem zamienia ludzi w symbionty. Jeszcze daje radę, ale jest coraz gorzej. Musimy coś wykombinować, żeby uratować tych ludzi. Zadzwoń. Chyba kogoś uwolniłem. Muszę powstrzymać Harrego, zanim sytuacja się pogorszy. Zdecydowanie. Spokojnie, nie ruszaj się. Będzie dobrze. Chyba. Będzie dobrze. Ratujemy ludzi. O, wow. Wszystko w porządku? Miles, musisz mi z tym pomóc. Dostałem wiadomości. Sorry, szukałem mamy. Pewnie wiesz, że Kraven nie żyje. Co? Co? Nie. Pytanie, czy wie Miles, że Kravena załatwił Harry? Myślisz, że to Harry? Może. Pewnie tak. Ale zmiana. Trzeba go powstrzymać. Okej, okay, mam pomysł. Gdy byłeś pod jego wpływem, pewne dźwięki cię osłabiały. Ten dzwon. No. Ale nie możemy go ze sobą nosić. Nie, ale mam apkę do miksowania muzyki. Mogę odtworzyć odgłosy dzwonu, żeby wykorzystać je przeciwko armii Harego. Genialne. Genialne. Powiedz to komisji rekrutacyjnej w moim koledżu. Może jego właśnie ten co tam, Ganki? Rekrutacyjny ten wniosek będzie z tą muzyką, kto wie. A ja szukałem was. Pisałem, że wszystko gra. Nic nie dostałam, bo byliśmy w metrze i cię szukaliśmy. O. Dobrze, że jesteś cały. Pojadę z twoją mamą do domu. Przyjdziesz? Muszę coś najpierw załatwić, ale będę tam najszybciej jak się da. No i dobrze. 300 metrów. Oj, będzie lądowanie chyba. Oj, no niestety. Nie doleciałem. Dobra, Stocznia Gdańska, witamy! Miasto Gdańsk! Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Okay. Ciekawe, ciekawe. No musimy powstrzymać Harego. Muszę odtworzyć dźwięk dzwonu Kravena. Dawaj, robimy remix. Jakich dźwięków mógłbym tu użyć? O! Oh. Okej, okay, wy widzowie pewnie tego nie widzicie, albo widzicie kawałek, bo moja kamerka tam nade mną to zasłania. Ale musimy szukać dźwięków i... Analiza? To może być dobry dźwięk. Niezła akustyka. Może no. się przydać. Aha. Przeszukajmy to miejsce. Będziemy robić remix. Ej, nice. Tu gdzieś. Ha. O! Pode mną. Zablokowane. Ha, sprawdźmy to. Ten pojemnik wygląda spoko. Jeśli go upuszczę, wpadnie w rezonans. Mhm. Upuszczamy. Tak. Dziun. Mamy to. Mamy to! Symbionty. Wow! Pojawili się. Ale nie wiem czemu, ale po prostu... Mam wrażenie, że Miles jest mocniejszy niż Peter. Zaczekaj tu, dopóki nie skończę. W sensie jego umiejętności jakby są, wydaje mi się, że zdecydowanie mocniejsze niż Petera. Bo jednak jak gram Milesem, to mam takie, że zaraz walnę jakąś potężnego skilla i wszyscy wrogowie padną. Muszę pamiętać, że to są ludzie. Mhm. Więc musisz być dość delikatny, żeby ich, no właśnie, uratować. I tylko lekko, lekko przekopać tak troszeczkę. Żeby się symbionta odczepił i żeby mogli... Lepiej skończy miksować, zanim zjawi się ich więcej. Żeby mogli wrócić i żyć. Są dzwony, nie? Przepraszam, czy wszystko z panią w porządku? Mieliśmy ratować ludzi, ale... Ona nie wygląda na zbytnio uratowaną. Mogę ją przeskanować, cokolwiek. Dobra, pogadajmy z tym gościem. Może ona po prostu udaje. Nie, ten gość jest spoko, żyje. Dobra. Przepraszam, czy... O! Widzicie, mówiłem, że udaje. Wszystko z nią w porządku, jest lekko przerażona. Po prostu była w szoku.
i nie mogła się przez chwilę ruszyć. Okej, już się bałem, że to się źle skończyło dla niej. Okej, szukamy dalej dźwięków. Kolejny dźwięk. O! Tam. Dobra akustyka. Okej, czy to jest to miejsce? Coś tu musimy pewnie zrobić. Analizowanie. W środku pewnie. Echo! Świetna akustyka. No. Tylko pytanie... Co jeszcze mogę użyć? Ewidentnie coś w tym kierunku. Czemu? A, mamy mini dzwon. Prawie. Jeszcze no. Echo. Świetnie. Niepodobny do dzwonu Cravena. Chociaż o wiele mniejszy. Czyli musimy wzmocnić. Może mógłbyś płynąć do hangaru łodzią. Jak przenieść dzwon do tego hangaru? Bum. Nie ma tak walnąć z elektrycznej pięści, że... Zadziałało. Tak. Super. Dźwięk pasuje. Idealnie. Już prawie. Jeszcze odgłos o niskiej częstotliwości. Pulsujący. Na przykład... Niska częstotliwość. Na przykład helikopter. Śmigła helikoptera. Dokładnie. Muszę się tam dostać. Haha. No to lecimy do helikoptera. No to helikopter, tylko że jest problem, że on się troszeczkę oddala, więc musimy się śpieszyć. Może się uda go zdogonić i chyba taki jest nasz cel. Hops. Skok? Nie, ja nie chcę pływać. Nie wiedziałem, czy mam się... Wymagany ostatni dźwięk. Dobra, dobra, wiem, że helikopter. Może ja po prostu muszę się po tym wspinać. Ej. To by było całkiem... logiczne, żeby stąd wyłapać dźwięk helikoptera. Muszę się zbliżyć do wirnika. Mhm. To może być niebezpieczne, Spider-Manie. Okej. Oj. Działa to? Jest! Mamy to! O nie! Jest ich więcej! Oho! Tym razem różowe atakują. Skąd oni się biorą? Nie wiadomo. Znaczy, w sumie wiadomo, bo Venom ich tworzy. Pamiętaj, że to są ludzie, a ty nimi miotasz. Dobra, lecimy. Spider-Manie! Ścigają mnie symbionty! Przyda mi się pomoc! Jestem w drodze. Ziu, kartonem! Tak! Muszę tylko wymyślić, jak je wykorzystać! Mam pewien plan. Do zobaczenia. Jak wykorzystać dźwięki? Prawdopodobnie zrobimy jeden wielki koncert. Tak obstawiam. Tak mi się wydaje, to będzie jeden wielki koncert. Nice! Dobra, pozbędziemy się szybko tych symbiontów. Raczej... A, i nie są wyzwaniem. To nie są oryginalni, to nie jest oryginalny symbiont. To jest... To są zwykli ludzie. O, niektóre rzeczy też dźwięki wydają i oni są ogłuszeni. To coś nowego. Dobra, chodź. Chodź do mnie. I pyk. Ale go walnąłem z piorunku. A, ty strzelasz. Patrzcie, on jest snajperem. Co jest grane? Siema, snajperze. Ach. Ja i dobre posługiwanie się siecią. To nigdy nie szło w parze. Dobra, hops. Chodźcie, no chodźcie. Bum. Wybicie. Kilka kopniaczków. Narka. Dobra, udało się. Pięknie. Nara. Jeszcze ktoś? Dobra, ostatni. Nawet nie wiem, nawet dobrze nie wiedziałem, gdzie on jest. Dawaj, Pete, gdzie jesteś? Udało się. Where's Pete? Where's Pete? Jest i Peter Parker, który jeszcze w poprzednim odcinku był tym złym. Co przegapiłem? Wszystko. Bardzo śmieszne. Prześlę te odgłosy. Mam nadzieję, że to po... Że to po... Dawaj, leć! Twoja salwa wstrząsowa została ulepszona. Jej wybuch może teraz wywołać salwę dźwiękową. Użyj jej przeciwko symbiotom, aby ta krótka na chwilę wystawić je na atak. Okej. Okej. W ten sposób. Bum. Ciekawe. Świetnie, Miles. A teraz zadziałało. Nieźle. Salwa dźwiękowa. No, czy to będzie gadżet? Mogłem jednak w gadżety trochę iść. Teraz żałuję. Teraz żałuję, oj tak. Mógłbym tego używać częściej. No, skąd miałem wiedzieć, że tak właśnie to będzie wyglądało? No nieważne. Może jakieś combo? Dwóch Spider-Manów combo? Damy radę? Podwójne wykończenie Spider-Mani? No, dawać, jakiś piękny pokaz. Robimy to.
Oj, chyba nie tym razem. Ej, działa to na nich i to całkiem dobrze. Nawet często można tego używać. Czyli jednak coś tam kliknąłem w te punkty. Dobra, wszyscy? Wszyscy. Udało się. Nice. Wysłałem ratownikom pineskę. Zajmą się tymi ludźmi. Mhm. Dobra myśl. W metrze jest spory problem. Pociąg stoi w miejscu i... I? Okna są całe w maści. Tanki? Wow. Jesteśmy na Frederick Douglass Circle. Trochę nas tu utknęło. Ganki, już pędzimy. Super. Dobra. Przyjedź po mnie, Mich. Kocham cię. Ja ciebie też! Dwóch Spider-Manów. Dlaczego i metro. Dlaczego Harry to robi? Tworzy te wszystkie... te istoty. To nie może być sprawka Harry'ego. Przynajmniej nie tego, którego znam. No to czyja? Symbionta? Tak. Dokładnie. Żaden ze mnie ekspert, ale wygląda na to, że próbuje umościć się w nowym domu. Spadłem, ale beznadziejnym jestem Spider-Manem. Po prostu spadłem. Jest, dobra. Metro powinno być tutaj. O tak, już widzę wejście nawet. Jest! Zostaw tych ludzi! Czy on ich tutaj zmienia? Chyba tak. Harry. Harry? No tak, to jest Harry. Musicie się przyzwyczaić do jego nowego wyglądu. Zero szans. Zielony teraz stworzył. Czy to jest jakaś różnica między zielonymi, żółtymi, a pomarańczowymi? Uważaj! Swoją drogą, czy mogę teraz zmienić Spider-Manów? Chyba nie. Ej, to chyba było combo podwójne. Myślę, że ja mogłem tak skończyć, gdybyś mi nie pomógł. No, dokładnie. Tak by było. Mamy różowych, zielonych i chyba jeszcze żółtych. Ciekawe, ciekawe. Nie odbierają. Musimy się tam dostać. Mhm, nie mają zasięgu. Najpierw oczyśćmy teren. A jeśli zamienili się w to coś? Teraz o tym nie myśl. Udało się. Wszyscy? O Jezu, jak wpadłem tam. Spider-Man, wiedziałem, co się dzieje. Drzwi się zacięły. Trzeba jakoś przesunąć pnącza. Musisz się śpieszyć. Czy to będzie słynna scena z pociągiem, tyle że w Spider-Man 2? Wszystkie pnącza są żywe i połączone. Mhm. Gdzieś powinien być główny nerw. Słabe punkty. Tutaj. Bingo! Zagrajmy na nerwach. Proszę bardzo. Bum. Wycofuję się! To za mało. Wciąż wdzierają się do wagonu. A, bo muszę... Na pewno jest tu kolejne wymierzyć. O! Oh! Czyli to nie było nawet tu, gdzie celowałem. Dziwne. Ale wypuśćcie nas, wypuśćcie nas. Dobra, kłębowisko nerwów. Aha. Czyli gdzieś tutaj pewnie. Mhm. Gdzie to może być? O, oh, wow. Gdzieś jest dalej. Jest za duże na jedną salwę dźwiękową. Może odpalimy wow. kilka. Dobra, ale potrzebujemy trochę czasu. Bum. Bum. No już jest kilka. Dobra, może muszę podejść bliżej. Czy ja w to wlazłem? Ile czasu dokładnie? Podkładamy, dobra. Stary, słyszałeś to? Ile czasu? Minutę? Może trochę więcej? Wytęż pajęczy zmysł. Może być ostro. Dobra. W sensie, jakby to ja jestem. Czas na synchronizację, 2 minuty, czyli tyle muszę przetrwać. I obronić jeszcze. O-o. Zostaw to. Bandziorze! Wynocha! Musimy obronić serce! Dobra, wykończenie! Podwójne! O, ładnie! Dwóch Spider-Manów współpracuje! O to chodzi! Oho! Ej, zostaw, zostaw to! Kto ci pozwolił? Kto ci tutaj... Jeszcze minuta! Dobra, pyk! Wykończenie! Trwało 85%. Nie jest źle. Czemu ktoś sobie tu siedzi na torach? What the hell? Tylko nie zwalniaj! Dobra, kilka ataczków. Salwa dźwiękowa. Dobra, może jednak podbiegnę tu. Au! Okej, okay, nikogo nie ma przy sercu. Dobra, już się wystraszyłem, że znowu to jakiś dziwny atak. Mhm. Strzelają czymś do nas! Wiem, tak, tak. Po prostu się ruszaj! Aha. No, problem jest taki, że życia mało, ale dobra, coś co odnowiłem. Dobra, znowu przy sercu. Aha. 38 sekund. Na spokojnie, damy radę.
Tak mi się wydaje. Miles! Słyszysz? Maski przełażą ognie! Aha! Ludzi! Wytrzymajcie! Nasz radę! Tak, trzymaj! Zostawcie to! Tylko trochę! Wynocha! Dobra, zaraz będę miał w ogóle naładowany pięknie pasek. Tylko zrobiłem wykończenie zamiast się uleczyć. Niedobrze. 70% na luzaczku. Ile ich tu jest, cała armia. Dobra, co powiecie na jakiś ładny ataczek? Dobra, udało się. Pa, pa. Możemy przejść dalej. Jej. Do twojej mamy i Gankiego. Mam nadzieję, że przeżyli, nie zostali zamienieni. Bo to by było niefajne. Otworzyć drzwi! Spider-Man! Ty żyjesz! Co się stało? Pięknie! Zrezygnowałem z tego, co mi nie służy. Good job! Chodźcie! Dobrze, dobrze. Ale pięknie! Myślałem, że już po mnie. Całe życie przeleciało mi przed oczami. Dobrze. Panika! Czekaj, pamiętasz? Jak poszliśmy na minigolfa w moje urodziny, ja cudem wygrałem. Oszukiwałem. Podniosłem piłeczkę i wrzuciłem ją, kiedy nie patrzyłeś. O. Miałeś 8 lat. I w sumie to nie znosiłem kanapek, które mi dawałeś, ale nic nie mówiłem, bo wiedziałem, jak lubisz banchan mojej mamy. Poza tym spotykam się z kimś, ma na imię Andy i jest świetna. No i nie zabijam mnie, ale wymyśliłem sequel do Speed Nonagon. Zaraz. Andy z chemii? O, jest bardzo fajna. Dzięki za pomoc. Słuchaj, sorry, że nie miałem czasu. Poprawię się. Będziemy częściej gadać. Ostrożnie. Ganki, to jeszcze nie koniec. Zrobię pyszną kolację. Pięknie. Kolejny cel? Znajdź Harego. A wy widzowie, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu. To ja biorę północ. Hashtag brawo. Mam nadzieję, że napiszecie Harego. I zobaczymy, kto ogląda do końca odcinki po raz kolejny. Hashtag brawo. Wii. Siu! Dobra, pięknie jest. Czy dało mi to level? Oczywiście, że dało level. Pięknie. W ogóle dzisiaj się nie skupiamy na misjach pobocznych, bo też będzie oddzielny odcinek na to, a widzę, że... Myślę, że powoli zbliżamy się naprawdę do końca i... Chyba damy radę zrobić ostateczną misję. Oh! Tylko, że nie ma ostatecznej misji. To jest dopiero ciekawe. Nie mamy ostatecznej misji. Dobra, zróbmy sobie jakiś upgrade. Może na przykład tego? Salwy dźwiękowej? Cyk. Chociaż nie wiem, czy to zadziała. Chyba będzie dobrze. Lecimy. Pyk. Promień wybuchu jak najbardziej. O, już nie mam tutaj tych części. No cóż, nie mam to nie mam. Trudno. Okej, gdzie musimy szukać Harego? To jest dobre pytanie. A swoją drogą punkt umiejętności mamy. Warto to wykorzystać na jakieś może wspólne ataki? A niech będzie to... Przyciąganie w bok. Totalnie nigdy tego nie użyję, ale po prostu kupuję. Martwię się o Harego i nie mam z kim porozmawiać. O, gniazda symbiontów, to będzie ostatnie. Nie jest teraz z sobą. Mhm. A to wszystko moja wina. Zgadza się, znaczy trochę tak. Harry opowiedział mi o swoim leczeniu. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale cieszyłem się, że wrócił. Powinienem to częściej mówić. Nadal pan może. Dam znać, jeżeli się odezwie, panie Osborne. Dobrze. Doceniam to, Peter. Pięknie. Pytanie tylko jest następujące. Czy my znajdziemy Harego? Czy też nie? Bo na razie... Powiem tak. Jest ciężko. Gdzie jest Harry? Dobra, czy mamy misję jakąś taką główną? Nie można otworzyć aplikacji. Czemu nie można otworzyć aplikacji? What? Dobra, wylądujmy sobie na jakimś dachu bezpiecznym. Dobra, jest. Czy mamy misję główną? Z tego co widzę, nie mamy. Aha. Ciekawe. Trzeba będzie to jakoś ogarnąć na pewno. Może te gniazda trzeba przeszukać? W sumie to byłoby całkiem logiczne, więc zaznaczmy sobie jakieś najbliższe. Chociaż Ganki próbuje się dodzwonić do mnie, więc może ma jakieś info. O, to całkiem pokaźnej wielkości gniazdo, powiem szczerze. Może tam coś uda się znaleźć. Może Harry jest u siebie w domu. Nie zaszkodzi sprawdzić. O! Dobra, jednak mamy misję, jednak mamy. No to gniazda pewnie zrobimy sobie na tym dodatkowym odcinku. Tylko uwaga, ten odcinek widzowie, przygotujcie się, będzie naprawdę długi. To od razu wam mówię.
długi, długi, jeden potężny odcinek, więc to już będzie taki dodatkowy odcinek dla prawdziwych fanów, którzy po prostu chcą spędzić sobie ze mną, nie wiem, z 6 godzin, jak wszystkie misje poboczne robię i znajduję wszystkie znajdźki. To będzie ciekawe. Będzie chyba najdłuższy odcinek w historii tego kanału. Przysięgam, no. Dobra, tyk. I ogólnie w historii mojej, YouTube'owej też, bo w sumie na głównym kanale najdłuższy to chyba trwa odcinek 4 godziny? Jakoś tak, więc no, ten dodatkowy może trwać dłużej. A tymczasem lecimy do Harego do mieszkania. Podobno tam może być, więc wspinamy się. Przyspieszmy to trochę. I hops. Dobra, jestem na miejscu. Ani śladu Harego. No. Przeszukaj, poszukaj śladów Harego. O, tu coś mamy. Co to jest? Co to jest? A, jakieś nagranie. A to co? Odczytajmy. Wszystkiego najlepszego, M. Podobno czas leczy rany. A? To kłamstwo. Każdego dnia bez ciebie jest coraz gorzej. O. Jeśli stracę Harego, to nie wiem, co zrobię. Niedobrze. Norman strasznie cierpi. Muszę znaleźć Harego. Mhm. Ocalić. Chyba damy radę znaleźć Harego, będzie no. Coś długo się nie odzywa. Powinienem do niej zadzwonić. Mhm. Ona robi własne śledztwo. Masakra. No, coś świetnego. Tylko nie on. Trafiłaś w samo sedno. Wreszcie! Rewelacja, każdy o tym teraz mówi. Tak, piszą redaktorki. Redaktorki? Gratuluję. Brawa, brawa. Zadanie, przygotować coś równie mocnego na jutro rano. Afery, kontrowersje, dokładnie tak. Ale wariat. Do roboty. Czy zadzwoni do Petera teraz? Ciekawe. MJ. Ja nie wywalili mnie z biugl. Właściwie to chyba właśnie dostałam awans. Hej, właśnie tego chciałaś, nie? Tak, no jasne. W takim razie... Świetnie? Hej, słuchaj. Jest coś bardzo nie tak z Harem. Co się stało? Cóż... Czekaj, ktoś puka do drzwi. Trochę trudno to wyjaśnić, ale... Harry. Obiecaj trzymać się od niego z daleka. MJ? Ale dym! Oho! Widział to! Ja! Czemu on przyszedł do MJ? Ojojoj! Parę MJ, odbierz! Już nie odbierze. Tu MJ, możesz nagrać wiadomość, ale po co? Ale dym! Jeśli to ważne, po prostu napisz. No. Błagam, wytrzymaj! 1700, dobra, czy możemy się tam tepnąć, żeby było szybciej? Chyba nie mam nigdzie w pobliżu nic odblokowane. No to musimy lecieć! Spidermanie, jak się czujesz? Niespokojny, spanikowany? Mam na myśli fizycznie. Czujesz ból? Normalnie. Tak, moment. O co chodzi? Przejrzałem zapiski z ostatnich lat. Symbiont skupia... Aha. Zbiorową świadomość. O. Kolektywny byt, w którym byłem. Optymista z ciebie. Możesz to wciąż mieć. Co? Nie ma co panikować, ale może wpadniesz do laboratorium na testy. Nie da rady, doktorze. No. Mam większe problemy, muszę lecieć. Kłopoty? Czyli nadal możemy mieć symbionta. What? Czegoś takiego się nie spodziewałem, ale dobra, musimy ratować MJ. To jest chyba najważniejsze aktualnie. Nie ma nic ważniejszego. Czekaj, dobra. MJ! I szybko. Lecimy. 200 metrów. 100 metrów. I lądowanie na drzewie, lądowanie na drzewie. Już być w domu. Dobra, jestem. MJ, gdzie? O! Harry. Pete. Mhm. Coś taki spięty. Kawę? Aha. Ona przerażona. Muszę dogadać. Zdecydowanie. Musisz... Już być zmęczony tym codziennym ratowaniem świata każdego cholernego dnia. Nie. Ale mogę pomóc. Nie. Nie możesz. Wystarczy, że się zgodzisz. Nie. Nie jesteś sobą.
sobą. Błąd! Dopiero teraz jestem. Ulala. Wreszcie mam siłę, żeby spełnić nasze marzenie. Nie. Nie zgadzam się. Czy ty mnie skreśliłeś? Harry. Musimy zdjąć z ciebie to coś. Nie jesteśmy jakąś rzeczą. Ulala. Harry. Nie jesteśmy Harrym. Co? My. We are Venom. Jesteśmy. Tak. Venom. W końcu. No w końcu. MJ go... Chłopie, this is Spider. Miles, where is Miles? Ulala. Nie. Czy ona... Co? What the hell? What the hell? MJ jest Venomem drugim. Pokaż mu, co stracił. Czy my naprawdę musimy się z nią bić? Nie dostaniesz jej! Za późno. Ajajaj. Wybacz mi. Będzie walka. Dobra. Krótko z tobą. Scream ona się nazywa. Co? Dobra. Właśnie próbuję cię uratować, MJ, więc spokojnie. Robię wszystko, co w mojej mocy. Trzy paski życia ma. To jest chyba żart jakiś. Akceptację? Jeśli chodzi o twoją pracę. O mnie! O mnie! Nie o moją pracę! Ten głupi dom! Co jest? Nie o ciebie! O mnie! Jak to? MJ, o czym ty mówisz? Ona jest oszalała. W końcu mam kontrolę! Nie, po prostu on cię kontroluje. Głupoty gadasz. To ja tego jestem pewien. Nie chcę jej skrzywdzić. Nie mogę zejść z dachu przez chwilę. To nie będzie łatwe nie krzywdzić jej. Leczenie, dobra. Pyk, pyk. Mocne ataki też robi. Trzeba uważać. Dobra, pierwszy pasek zbity. Bezki tu zrobiła ten sam dźwięk. Zobacz, co robisz. To nie jest kontrola. Mam całkowitą kontrolę. Nie masz. Irid, co się ze mną dzieje? Cierpisz. Runda druga. Let's go. Ale że walka z MJ? W życiu bym nie pomyślał. Nie słuchaj tych głosów! One nie mówią ci prawdy! Też je słyszałem! Wiem, jak to jest! Ciągle stwarzasz problemy! Nie umiesz wyszukać. Au! Au! Jeden HP mam! Mocna jest! Dobra, odleczyłem się jakoś. Jak długo to potrwa? Interesuje cię tylko jedna praca. Spider-Man! To nie fair! Ludzie mnie potrzebują! Wiesz o tym! Jak wyglądałoby miasto bez Spidermana? Zobacz, jak wygląda przez ciebie! Au! Robiłem co w mojej mocy. Ona jest gigapotężna. Zostałem ragdolem. Ej, ona jest gigapotężna. Dobra, ale zaczynamy na szczęście od rundy drugiej, więc... straty dużej nie ma. Też je słyszałem!
Wiem, jak to jest! Pyk, pyk. Chyba za bardzo spamowałem gadżetami, dlatego. Nie umiesz utrzymać pracy! A nie płacić hipoteki! Przecież masz pracę! Ucharego! Damy radę! Praca Ucharego chyba już nie jest aktualna. Interesuje cię tylko jedna praca! Spider-Man! To nie fair! Ludzie mnie potrzebują! Wiesz o tym! Jak wyglądałoby miasto bez Spider-Mana? Zobacz, jak wygląda przez ciebie! Bang! Mogę to naprawić! Zawsze daję... Zawsze daję radę! Zawsze jestem na drugim miejscu! Żyję w twoim cieniu! A moje marzenia obracają się w pył! Tak, tak, gadaj zdrów! To nie jest prawda! O czym ty mówisz? Jesteś ważna! To, co robisz, ma znaczenie! Ależ ty atakujesz, ja muszę więcej kontrować ciebie, naprawdę. To już jest wkurzające. Dobra, ostatnie hitki. Porozmawiaj ze mną! Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Po dachach skacze. Chyba atak zmarnowałem przez ciebie. Czy ty umiesz tylko strzelać naprawdę na odległość? Ale wkurza mnie. Oj tak, dobra. Koniec, koniec. Nie mogę nawet zaatakować potężnie. Dobra, udało się. A ta książka? Przecież chciałaś pomagać ludziom. Nikt tego nie czytał! No! Nikogo nie obchodzi! Ciekawe, czy Miles przyjdzie pomóc. Oj! Nie, prawda! Jeśli komuś pomogłam, było warto. O, walczy! Nie! Jeszcze trochę. Final round! Ja czytałem! Pomogła mi! No niestety! Wygrała, wygrała, ale się nie poddajemy. Oj, miałem po prostu mało życia, teraz będę miał full, więc... Właśnie, będzie łatwiej, mam jakieś gadżety. Pomogła mi! Pęk. O, tu też dzwoni! Dobrze! Ale mi się umiejętności zaraz załadują. O, nie trafiłem! Co ty gadasz za głupoty? Nie miałem. Unikaj ataków miażdżących, no staram się! Coś wymyślę! Nie mogę ci ufać! Dobrze, ataczki weszły. Dobra, i teraz patrz, co się dzieje. Masz z rury! Ale proszę, ufaj sobie! Pozwól mi zrobić to, co muszę! Rację, byłem samolubny! Tak bardzo skupiałem się na swoim życiu, ale jazda. Nie myślałem o twoim! Ale załatwmy to w stylu MJ! Pomogę ci to zwalczyć! Ale ona strzela! No i co? No i co? Rzucisz czymś? Nie. No serio? Come on! Ale ona jest najgorszy boss w tej grze, przysięgam. Najgorszy boss. Nie mogę jej pokonać. Co jest grane? Ja czytałem. Może mam za słabą postać? Nie mam pojęcia. Bang, bang, bang. Aha. Dobra, przynajmniej jestem w stanie skontrować te ataczki. Chociaż tyle. O, mamy więcej rzeczy z otoczenia. Okej. To już widzę mój błąd. Trzeba bardziej otoczenie wykorzystywać. Już, uspokój się tam. Dobra, pyk. I jeszcze pyk. Dobra, tym razem się uda, już to widzę. Piszę słowa, w które nie wierzę, dla faceta, którego nie cierpię. Żebyś ty był szczęśliwy. Aha. Dobra. Wybijamy w powietrze i atak. Lecimy. MJ, możesz rzucić pracę. Coś wymyślę. Nie mogę ci ufać.
A, nie mogę ci ufać! Nie! Nie! Przepraszam, MJ! Nawaliłem! Nie musisz mi ufać! Dobra, kontra jest bardziej lepsza niż unikanie. Koniec, MJ! Właściwie koniec Scream! Koniec, koniec! No już uspokój się! No te ostatnie ataki. Dobra, dobra, koniec. Koniec, koniec. No i co? No i co? No i co? Nie potrzebujemy cię! Miasto cię potrzebuje! Ja cię potrzebuję! Dasz radę! Zwalcz to! Potrzebuję cię! Dasz radę! Dasz radę? Co? Chyba żart jest jakiś. Jeszcze raz? Aha, czy to jest ten trzeci pasek życia jej? Co? Nie! Jesteś silniejsza pod tak wieloma względami! Tylko dzięki tobie nasze życie jeszcze się nie rozpadło! No, no, no. Dobrze jej gadaj. Nie doceniałem cię! Nie, już nie ma! Jak nie ma? Jest! Nieprawda! Ale mi no, au! Dom, dobra, unik, unik! Nasze wspólne unik. Życie! Obiecałem, uciekam. Że się poprawię, ale nie zrobiłem tego! Panika! Powinienem był posłuchać! Być przy tobie! Jakieś autko, jesteśmy cokolwiek? Drużyną, ty i ja! Nie chcę, byś się poświęcała tylko po to, żebym ja miał lepiej! Twoje marzenia są tak samo ważne jak moje! Ale jej powiedział mądrości. Jesteś równie ważna! Dosyć! Nie mam gadżetów, mam 6 HP! Daj mi spokój na chwilę chociaż. Koncentracji też mam za mało. Nie, no to było zbyt ciężkie. To jest zbyt ciężki ten boss. Halu, ratujemy cię, MJ. Choćby nie wiem co. Dobra, dobra. Nie czujesz się wyjątkowy? Co? Nie! Nara. Jesteś silniejsza pod tak wieloma względami! Prosta, krótka piłka. Im więcej ataczków, tym lepiej. Co? Nie! Jesteś silniejsza pod tak wieloma względami! A przecież nic nie powiedziała! Tylko dzięki tobie nasze życie jeszcze się nie rozpadło! Przepraszam, chwila, bo ja chcę tu jeden nie rzecz... Dobra. O tak, możemy... Nie, wykończenie? Nie, ale to jej dużo zadało! Worth it, worth it. Jakim cudem się pojawiło wykończenie na bossie? Przecież nigdy tak nie było. No chyba żartujesz sobie. Dobrze, dobrze, udało się. Oh my god, co to była za walka ciężka? Nie spodziewałem się takiej ciężkiej walki. MJ, przecież ty tego wcale nie chcesz! Zdejmij maskę, chłopie, to pomoże, to na nią zadziała. Skąd niby wiesz, czego chcemy? Jesteś Mary Jane Watson. Zdejmij maskę! Prawdy. Tak. Tak. Chcę prawdy. Dobrze. 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 Uda się, to zadziała. Ona to robi, to działa. Jej! Czy ja? Czy ty? Udało się! Brawo, jest brawo. Dobrze. Tak, chyba. Jest dobrze. Zrobiłaś to. Mamy to! Jedna osoba uratowana. Czekaj. Jeszcze nie. Gdzie dzwonisz? Watson, gdzie moje pączki z jabłkiem? Jestem głodny i nie zamierzam. Zmuchnij mnie w tyłek. Odchodzę. Jesteś najlepszą. Pięknie. Ale to jeszcze nie koniec. Myślę, jeszcze jest Harry do pokonania. Na jakiś czas chyba mnie straciłeś. Nie tylko przez symbionta. No. Próbowałam być kimś, kim wcale nie jestem.
O. Wróciłaś. O. Przepraszam. Nie byłaś sobą. To prawda. I ja też nie byłem wcześniej. Zgadza się. Pit, to było jak jakaś zbiorowa świadomość. Widziałam cię. I Harego, on chciał zdobyć jakiś kamień? Kamień? O, kamień z laboratorium. Miles jest teraz w ratuszu. Ruszaj. Kocham cię. A ja ciebie. O, piękny, romantyczny pocałunek. Na zgodę. No i teraz co? Uratować Harego. Tylko pytanie, czy Harry przeżyje, bo jak straci symbionta, no to jakby, no chyba umrze. Chyba, że znajdą lek. Skomplikowane to, powiem szczerze. Ale mamy trofeum i ukończono misję. Hej, dostałeś SMS-a? W ratuszu nie jest najlepiej. Kieruję się tam. Dobra. Sorry, sprawy nieco się skomplikowały. O. Niedługo tam będę. Myślisz, że to Harry? Na pewno. Właśnie widziałem go w Queens. Zmienił MJ w jednego z tych symbiontów, ale znacznie gorszego. Co? Nic jej nie jest. Uwolniła się. Na szczęście szybciej niż ja. Connors uważa, że zbyt długo nosiłem kostium. I jakaś jego część we mnie została. Nie żartowałeś, mówiąc, że sprawy się skomplikowały. Wszystko po kolei. Do zobaczenia, Miles. Rozumiem. Na razie. No, coś czuję, że to chyba będzie powoli to. Wypada zadzwonić do kogoś jeszcze. Peter? Dzień dobry, pani Morales. O. Czy dotarła pani bezpiecznie do domu? Chciałem tylko się upewnić. Nic nam nie jest. Okej. I Peter, naprawdę nic nam nie jest. Ale następnym razem odbieraj, kiedy dzwonię. Proszę mi zaufać. Będę się zachowywał wzorowo. No, wypadałoby. A teraz pomóż mojemu synowi. Ale piękne ujęcie mamy. Nice. O! Czy ja widziałem tam prąd powietrza? Widziałem, ale chyba... jesteśmy pod złym kątem, więc raczej nic nie zdziałamy. Powiem tak. No, sprawy się naprawdę dzisiaj skomplikowały w Spider-Manie, ale chyba idziemy w dobrym kierunku, takie mam wrażenie, więc... to może być już ta misja, w której zmierzymy się z Harrym. Cravena już nie ma. Jakby Peter jest... ma się dobrze. Uratowaliśmy MJ. Tyle rzeczy. Jeszcze jak Harry'ego uratujemy, to już w ogóle będzie komplet... komplet dobroci, że tak powiem. Ale z tego co widzę, mam jeszcze 1,5 kilometra do jego misji. Chyba do jego misji, w sensie do ratusza, który jest... ratusz jest... tutaj gdzieś. Czy mogę się tu tepnąć? Mogę się, w sumie czemu by nie, skorzystajmy z tego. Zawsze to... kilka metrów bliżej po prostu jesteśmy, więc jakby... w sumie to chyba... ratusz będzie dosłownie... dosłownie za tym budynkiem. No to lecimy do ratusza. Jestem ciekaw, co się tam wydarzy. Takiego złego i takiego niefajnego. W sumie co tam się dzieje, bo Miles jest już na miejscu. Więc oczywiście Harry. No klasyk. No cóż innego. Cóż innego jak nie Harry. No. Ale dym. Chłop se bazę chyba tutaj zrobił. Oj. Harry się nie obija. No. Tak. Wiesz. Przejął ratusz. Najwyższa pora posprzątać. Ha. Prawda. Dobra, let's go! Jeszcze gorzej niż myślałem! Sprzątanie! Na pewno tu jest! Ganki powiedział, że w środku utknęła grupa cywili. Najwyraźniej uznali to za dobre schronienie. Ty dostaniemy ich stąd! Dobra, zaraz ich uratujemy, tylko najpierw musimy się z nimi wszystkimi rozprawić. Dobra, tak, poproszę o pomoc. Dzięki. Bardzo dobrze. Najgorsze jest to, że ich jest tutaj tak dużo. Dostaję sporo wiadomości od ludzi, którzy siedzą w środku ratusza. Próbują się ewakuować na dach. Lepiej utorujmy drogę. Tak. Jest wyjście awaryjne. Chodźmy. A, czyli różowi chyba strzelają. Tak to działa. Każdy z nich ma to inną umiejętność. Różowi to snajperzy, zieloni to chyba wojownicy. Albo jakoś tak. Ciekawe. Dobra, nieważne, jesteśmy już na dachu. Wystarczy tylko ich wszystkich tutaj pokonać. To raczej nie powinno być jakieś takie super trudne. Swoją drogą umiejętności, mam jeden punkt umiejętności, więc może Peterowi coś damy? Raczej nie, chyba wspólne umiejętności jednak polecam. Co my tu mamy? Rzucenie o ziemię. Dobra, whatever, niech będzie. Tam w ogóle jest jeden ten, że właśnie idę w tym kierunku, bo tam jest punkt, gdzie można rzucać ciężkimi przeciwnikami opancerzonymi, więc
To się może przydać na robienie jakichś takich właśnie pobocznych misji. Że gdzieś w budynku wybiło okno. Dawaj, Miles, zagieszamy okno? Ruchy. Jak to? Dobra. Cegła? No może być. O, elektryczność, dobrze. Chciałem cegła, dostałem elektryczność. Nie chcę popędzać, ale nie dzieje się tam najlepiej. Pracujemy nad tym. No. Staramy się wszystko tutaj zrobić, jak należy. Ale jak widać, nie jest to zbyt łatwe. Pyk, pyk, pyk. Leczenie? Jak najbardziej. Wszyscy? Zrobione. Wszyscy. Zabierzmy ich stąd. Mhm, odblokuj drzwi. O, wystarczy tak, w ten sposób. Okej, nie ma problemu. I pyk. Co to jest? Ale wielki bydlak. Ulala. Spider-Manie! Niedobrze. Oj, oj, oj. No i co teraz? Oj, oj, oj. Nie! Co ty tu robisz? Cały jesteś? Spider-Manie! What the hell? Lee im pomógł? Powiedział, że to coś jeszcze w nim siedzi. O nie. Rozumiem. Mogę to z niego wykurzyć. Ale muszę dotrzeć do źródła. Aha. To ja idę z tobą. Ale będzie jazda. Ale przebaczył chyba Lee. Lol. To by pomyślał. O. Oh. Czyli to wciąż w Peterze się działo. Jaki masz plan, Lee? The hell? Znaleźć Spidermana. Mhm. Ciemna materia nas do niego doprowadzi. To na pewno. Czy jesteśmy teraz w jego głowie? O. Oh. Dobra. Ruszam. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy we wnętrzu umysłu Spidermana. Dokładnie. Widziałem, co te istoty robią z ludźmi w mieście. Mieszają im w głowach. Przeinaczają pragnienia. Aha. Chodzą ci w paradę, co? Wiem, że żartujesz, ale w tym właśnie rzecz. Aha. To coś z jakiegoś powodu boi się mojej mocy. O! I tylko ja, tylko my możemy się dowiedzieć, gdzie jest. Ciekawe. Więc jeśli to wykorzenimy, Spider-Man będzie wolny. Taki jest plan. Aha. Niech będzie. Dobrze. Wszystko, co rozkażesz, szefie. Nie ma problemu. Czyli co, walka będzie? Ma nad nim większą władzę niż sądziłem. Dobra. Osłabić symbionta. Odzyskać kontrolę. Użyć mocy, by ocalić Spidermana. Od czego zaczynamy? Trzeba znaleźć źródło jego bólu. Ciekawe, to może być ciekawe. Co może być źródłem bólu Spidermana? Spróbuję cię poprowadzić, ale... Nie jestem pewien, co znajdziemy. No, pewnie nic dobrego. Cierpienie. Oho. Dobra, musimy tam wejść. Let's go. I siup. Co? Tratwa. Tratwa? Nie ma jak w domu. To wszyscy ludzie, których zamknął. O! Nic dziwnego, że Spider-Man pomyślał o tym miejscu. Większość z nas trafiła tu przez niego. On chroni Nowy Jork. Siu! Chyba coś znalazłem. Mhm. Ciekawe, kto tu będzie. Chyba... Miles! Wow! No nie! Ten doktorek! O! Green Goblin! Czy będziemy teraz walczyć? Oh my god! Lizard! Aha! Właściwie to był chyba Skorpion. Lizard to był inny, dokładnie tak. To był chyba Rhino? Tak mi się wydaje. Dobra, czy my będziemy walczyć z nimi wszystkimi? Mam nadzieję, że nie. Że też cieszę się na twój widok! Nie zmarnuję tej szansy! Mhm. Dobra, szybko się z nimi rozprawimy. Jest ich więcej! Znowu! Dalej! Nic nie działa! Nie mogę ich powstrzymać! Mhm. Musimy walczyć dalej!
jakby powstrzymuję ich i to całkiem dobrze nawet mi idzie, szczerze mówiąc. Wszyscy ci, których zamknął, ciągle wracają! Mapa offline, nie chciałem mapy. Dobra, koniec z wami. Czas na eksplozję. Do więzienia ci w kółko uciekają. Aha. Zadają więcej bólu. To część tej pracy. On o tym wie. Znaczy co? Wiara w drugie szanse! Mhm. Ale ich teraz poskładałem. Wszystkich prawie. Wszystkich prawie na raz. Pyk. Jest ich coraz więcej! Prawda? Za dużo. Zdecydowanie za dużo. Ale to są jakieś zwykli bandziory, to nie żaden boss. Już łapię! O! To twoja sprawka? Co się dzieje? O! Symbiont zabił wszystkich. Problem rozwiązany. O! Pit wcale tak nie myśli. Nie. Ale być może tak czuje. Ci wszyscy złoczyńcy. Wow! Sądził, że kostium to załatwi. Aha. Czy to... ja? Wyrządziłeś wiele krzywd. Ten dług... będę spłacał do końca swojego życia. Przed tobą coś jest. Mhm. Blisko. Domek! Do May. O. Już dawno nie pytałem o nią, Pita. Co jest ze mną nie tak? Kiedy skupimy się na jednym aspekcie życia, reszta może nam po prostu umknąć. Kogo ja widzę? No. Ciocia May! O, szlak. Równowaga jest drogą, o! Nie tylko ceną. Peter? O! Chyba znaleźliśmy siedlisko. Wiadomo. Twoja moc naprawdę ma tu ten sam efekt. Mhm. Tak. Na to wygląda. Kto by pomyślał? Mice i Lee? Ramię w ramię. Nie do pomyślenia. O! To miejsce. Ważne. Tutaj. Jesteśmy w Feast. Dokładnie tak, ta dziura legendarna. Poświęciłem temu miejscu całe życie. Pewnie już nigdy nie będę miał okazji jeszcze raz zobaczyć go od środka. Tu chcę. I tak, nie zasłużyłem. Dobra. Lee, dlaczego to zrobiłeś? Siup. Czego chciałeś? Zemsty. Moi rodzice zginęli przez Normana Osborna. Mhm. Więc postanowiłem zamienić jego życie w piekło. O! Wybacz mi, Miles. Na górze. Tutaj. To źródło. Uuu. Jeśli się tego pozbędziemy, może zdołamy go ocalić. Pyk, pyk, pyk. Dobra, nie zadziałało. Starałem się, ale nie zadziałało. Mhm, na trzy. Raz, dwa, trzy. Pełna moc. Nie dasz rady, chłopie. Tu potrzeba dwóch. Dokładnie. Ale się opiera. Nie. Na pewno jest inny sposób. Może. Może. No. Mamy jeszcze jedno wyjście. Gdybym przekazał symbiontowi całą swoją moc. Co? Mógłbym go unieszkodliwić. I uwolnić Petera. Mhm. A co będzie z tobą? Wkrótce się dowiemy. Mam nadzieję, że nie zginie. Bo teraz kumple przecież. Cóż, jeśli to moja ostatnia szansa, żeby coś powiedzieć. Nie wybaczę ci. Co? Po prostu nie umiem. Czyli nie wybaczył jednak. Ale nie mogę już dłużej cię tak nienawidzić. Więc naprawmy to. Razem. No, jakiś sens to ma, co on mówi. Nie ma co ukrywać. Oj! Gotowy? Zobaczymy, co się stanie. No, ale odrzut. O nie, więcej was! Ciekawe, jak im się spodoba!
Dlaczego nie dałeś mi tej mocy wcześniej? Przydałaby się! O, teraz w ogóle dostał moc. Nie? Tak, cały czas się świecę chyba. Ale moc! A mamy ten, jedno odblokowane chyba nowe. Pięknie! Dobra, ale już wszystkie moje moce się skończyły, więc... Świetnie. Szybko poszło. Nic mi nie jest! Nie odpuszczaj im! Staram się. Choć nie jest to łatwe. Bo ich jest tutaj coraz więcej. Coraz więcej i więcej. Dobra. Mhm. Ale razimy prądem. Ja nie widzę, co się dzieje przez chwilę tutaj. Jeszcze więcej was tutaj? Dobra, nara. Ale potężna moc. Miles, chciałem ci podziękować, że mi zaufałeś. Ta, no, jak sam mówiłeś, nie zmarnuj tej szansy. No. Czasem warto wziąć ze mnie przykład. Raczej kiepski byłby ze mnie bohater. Spróbować zawsze można. Dawać, dawać, no już koniec, niech już nie wychodzą. Za dużo, ja nie widzę, co się dzieje. Prawie zginąłem jeszcze. Oh my god. Mhm. Jaki chaos. Dobra, ostatnie uderzenie. Ostatni przeciwnicy. I? Już? Czy jeszcze? To już ostatni? Tak, tak. Lecimy, udało się. Ile ich tu było? Co mam zrobić? Dobra, już, lecimy. Pełna moc, w dwójkę. Ratujemy Petera, po raz kolejny. Ale ziomeczki, no. Ulala. To wszystko moja wina. Ale się porobiła. Przepraszam. Pete. To nie twoja wina. Udało się. Udało się. Dawaj, Spider-Manie. Miles. Let's go! Spider-Manie? Spider-Manie, obudź się! Co? What? Czym ty jesteś? Lećcie. Dam radę. Czyli jednak ma Venoma, ale nie ma Venoma? Twoje ataki antivenoma nakładają się na symbiotycznych wrogów. Status antivenoma zadając im dodatkowe obrażenie. Jestem antivenomem. What? Ta gra zaskakuje co chwilę. To coś więcej niż nowy kostium. To antivenom. Co jest grane? Miles, skąd mam te moce? Weszliśmy z Lee do twojej głowy, by pozbyć się symbionta. Jo. I nasycił go swoją mocą, żeby cię ocalić. Chyba zadziałało. No. Zaraz. Działaliście razem? Nie mogłem pozwolić ci umrzeć. Maestro! No. Kiedy powtórzę się je tyle razy, słowo dziękuję traci sens. Wiem. No, prawda. Nie zasługuję na niego. Antivenom. Wow. Widzowie, ja jestem w szoku, naprawdę. Tutaj tyle rzeczy się już wydarzyło, że ja już totalnie nie ogarniam. Tutaj co chwilę coś się nowego dzieje. Totalnie. Totalnie coś nowego, dosłownie co chwilę. O! Więcej wrogów? O! Burza antivenoma. Dobry atak! Czyli jednak te zdolności, które wydałem, na które wydałem kasę, i tak się opłaciło je mieć. Koniec końców. Okej, spoko. Jakby nie będę narzekał. Już myślałem, że jakby tracimy na zawsze Venoma, a tu jednak
Jeszcze możemy trochę. Tylko ciekawe, jak będzie wyglądała ostateczna walka z Harrym. To będzie dopiero ciężkie. To będzie giga ciężkie. To jakiś obłęd. O Jezu, ten wielki symbiont monstrum. Raczej nie powinien być dla mnie wyzwaniem teraz. Biorąc pod uwagę siłę moich ataków, nie ma szans, żeby on... No patrzcie, jak mu w ogóle zbiłem życie, co jest? Jeszcze z bombki i jeszcze raz z tego. I pa, pa. Pokonany. No ale te zwykłe pionki mnie biją mocniej. Aaaa! Dobra. Jeszcze. Okej. Okay. Ostatni. Mhm. Nice. Uratowani. Mało brakowało. Antyvenom. Wow. Mam ciebie dług. Spędziłem wiele lat życia, myśląc o zemście. I wszystko straciłem. Mhm. Przypomnieliście mi, że taki nie jestem. To chyba dobrze. Gdy komuś pomagasz, pomagasz wszystkim. Zmienił się. Co teraz zrobisz? Wszystko naprawię. A? Tak jak wy. Ciekawe. Wow. Odmieniłeś swojego wroga. Mnie się to nie udało. Może MJ ma rację. Po co miastu ja? Skoro ma ciebie. Co? Nie wiem. Dwóch Spider-Manów, jak to? Raczej nadal potrzebuje dwóch Spider-Manów. No właśnie. Chodźmy stąd. Tak, normalnie, chodźmy stąd. Zostawmy Harry'ego w spokoju. Oni naprawdę stąd idą. What? Nie, okej. Już myślałem, że oni naprawdę stąd poszli. No dobra, w takim razie... Znalazłeś Harry'ego? Na razie nie. Miałem pewne przeboje. Miles chyba właśnie ocalił mi życie. Co się stało? Były we mnie resztki symbionta. Zaczął przejmować kontrolę, ale... Mm-hmm. Martin Lee przekazał mi swoją moc. Jest jakaś inna. Jakby głosy zniknęły, ale reszta plusów pozostała. No. To niesamowite. Pete. Chcę, żebyś wiedział, że... nie podpisałam się pod tym artykułem. To chyba dobrze. Z tego mieszkania. To oznacza, że... To znaczy, że jeśli świat zamieni się w pobojowisko obcych, tylko z tobą mogę skończyć. Nice, dobra. To! I nawzajem! Wypatruj Harry'ego. 4 punkty. Zaraz w ogóle będę miał level. Okay. Ale tak po 4 punkty doświadczenia to trochę Harry'ego. Za mało. Sprawdzę, gdzie jeszcze jest potrzebna pomoc. Nie, już szukamy tylko Harry'ego. Już tutaj nie ma co się nawet zastanawiać nad tym. Szukamy tylko Harry'ego. Ale póki co możemy rozdać sobie jakieś punkty umiejętności. W końcu chyba dostaliśmy troszeczkę tutaj więcej rzeczy. Tak jest. Dobra, weźmy to. Przyda się na Harry'ego. Weźmy może... Nic nie weźmy, bo nas po prostu na to nie stać. No i tyle. Dobra, Harry, gdzie się ukrywasz? To mnie najbardziej ciekawi. Może uda się go jakoś znaleźć, tylko musimy chyba troszeczkę polatać. I chyba tutaj mamy jakąś misję z kryształem. Marko, ale to ja bym chciał sobie zrobić później. Ja chciał po prostu główną misję. Właśnie trafiłam na fascynujący blok badawczy wybitnej pani profesor z Morningside. Dzięki Danika, ale czy ja mogę jakby... Howard. To nie wygląda na misję główną. Chociaż zobaczmy. Dwóch Spider-Manów. Okej. Potrzebuję więcej przestrzeni. Może zbierzesz je. Nie. Dobra, chyba musimy jej wysłuchać. W symbiozie ze swoimi nosicielami. I dopiero wtedy będziemy w stanie. O, dronik. Straszne. Give me that. Dzieje się naprawdę. Ale odwagi. W opisie znajdziecie mapę miejskich schronów i plany ewakuacyjne dla osób starszych i najbardziej narażonych. I w ogóle chyba level wbiłem. Walczą dla nas. Ale my nie możemy pozostać bezczynni. Tak jest. Przetrwamy to. Dacie radę. Taką mam nadzieję, że dacie radę. Wow, Spider-Manie, nie rozpędzaj się, tak?
To było przez przypadek, totalnie przez przypadek mi się to włączyło. Zmarnowałem najlepszego skilla. Okej, gdzie jest główna misja? To mnie najbardziej ciekawi. Czy my musimy teraz naprawdę polatać po prostu i porobić jakieś poboczne? Nie wydaje mi się. Dobra, wylądujmy sobie, jak gdyby nigdy nic. I zobaczmy, co teraz. O, tam jak w ogóle jest. Nie fajnie, co tam jest w ogóle w tym kierunku? A, to jest gniazdo. No dobra, spróbujmy jakieś gniazdo rozwalić, bo z tego co widzę, to tutaj, jeśli chodzi o misje poboczne, to ciężko. Doktor Connors? O, idealnie. Dobrze. Dzwonię do Milesa i spadam na miejsce. Okej, dobra. Spotkajmy się w laboratorium Connorsa. Harry już tam chyba jest. 400 metrów. To nie dobrze. Już pędzę. Bo on poszedł, tak, on poszedł po ten kawałek meteorytu. Jest skrót do laboratorium Connorsa. Muszę znaleźć dobra. Sposób, żeby przemówić Harrymu do rozsądku. Wiem, że tam jest, że da się z nim porozumieć. Nie da się. Nie zrobił krzywdy Connorsowi. Lądujemy. Okej, udało się, więc jakby mamy główną misję. Trzeba było troszeczkę poczekać, mimo wszystko. Tak, no, troszeczkę, troszeczkę. Co ty wyprawiasz? Norman jeszcze bardziej go pewnie wkurzy, znając życie. Bo... To był ciekawy dźwięk. Ale jazda. Proszę. Po prostu oddaj mi mojego syna. Nie, nie ma takiej opcji pewnie. To my nim jesteśmy. Ty? Spójrz na nas. Jesteśmy zdrowi. Silni. Mm-hmm. Tego właśnie chciałeś. No chyba nie prawda? Do końca. Przestań, Kai, pomożemy ci. Uratowany. O, jest i Lizard. Gdzie jest reszta? Nie ma. Oho. Nie chcę wiedzieć, co się teraz stanie. Chyba nic dobrego. Proszę, nie. Mhm. Jestem ciekaw, co ten kryształ mu da. W sensie jakby ten... Co on zamierza z tym ta skałka. Zrobić? Pewnie niedługo się dowiemy. Nic Słuchaj. Dobrego. Harry przepadł. Jego ciało i symbiont są jednością. Oho. Jakoś go uratuje. Nie da się. Co? Ale możesz powstrzymać symbionta. Jak? Zabijając żywiciela. Uuu. Niedobrze. Proszę. Ocaluj syna. Nie mówcie, że będę musiał dokonać wyboru. Chyba nie. Aha. Chyba nie będę musiał dokonywać wyboru. Okej, okay, nie muszę. Całe szczęście. Już się bałem, że będzie trzeba dokonać albo uratować Harry'ego, albo nie uratować Harry'ego i będą dwa endingi. Ale chyba wszystko jest git. Oprócz Nowego Jorku, bo jak sami widzicie, Nowy Jork troszeczkę ucierpiał. No dobra, może nie troszeczkę. Bardzo. Źle to wygląda. Bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. Uuu. Dobra, gdzie jest Harry? Trzeba go powstrzymać. Zdecydowanie. Bo ciekawe, czy będziemy go powstrzymać jako jeden Spider-Man, czy jako dwa? Jako dwóch Spider-Man. Źle to wygląda, bardzo źle. Czy oni naprawdę robiąc tę grę musieli odzorować cały Nowy Jork pokryty tym czymś? O mój Boże. No. Spider-Manie. What? Wiem, że widzisz teraz to samo co ja. Wielu Nowojorczyków zaatakowały te stwory. No. Biorę się za to, proszę na siebie uważać. One są wszędzie. Patrzcie na mapę. Tylko tego meteorytu. Teraz może uzdrowić świat. Mhm. Nie o to nam chodziło.
Nie, zdecydowanie nie o to. Dobra, umiejętności. Czyli zostały mi tutaj moje umiejętności. Ha. Huh. Może to. Cyk. I może wybuch symbionta. O, czyli muszę najpierw to. A, bo to nie ma. Nie stać mnie już. Wspólne umiejętności. 2 punkty, zbyt drogie. Dobra, to tyle co mogę zrobić. Dobra, tak, nie można teraz otworzyć aplikacji, bo cały Nowy Jork jest zainfekowany. Jedyne co możemy zrobić, to powstrzymać Harego. Nią. Tak więc lądujemy i... tutaj. Próbują dorwać tych ludzi. Antywenom! Let's go! Antywenom wkracza do akcji. Dobrze. Bardzo dobrze. Mhm. Siu. Atak! Let's go! Salwa dźwiękowa, zaraz to zrobimy. A jest, ogłuszeni. Trochę sieci. Fajnie, że teraz mamy umiejętności Venoma, a jednak jesteśmy tym dobrym. To jest jakby bardzo spoko. To mi się podoba. Ale dzisiaj naprawdę, w tym odcinku już tyle plot twistów było, że ja w szoku. Dobra, chyba lecimy dalej. Ci cywile mają kłopoty. Nadchodzę! Nadchodzę! Jednak ten głos troszeczkę ma taki agresywny, bym powiedział, mimo wszystko. Na każdej ulicy oni są. Co jest? Okej, okay, tutaj. Czyli musimy teraz każdemu pomagać, ale... drogi Spider-Manie, drogi Peterze, no chyba każdemu tutaj się nie da pomóc. Trzeba znaleźć Harego, to jest chyba najważniejsze w tej sytuacji. Dobra, 200 metrów i... tutaj. I mamy to! Kto potrzebuje pomocy? Symbionty nie odpuszczą, dopóki nie wlezą do środka. Tak. Zajmę się nimi! Niech nikt nie wychodzi z autobusu! Zabierzcie ich! Już się tym zajmuję. Au! Ty, bo zaraz ja tutaj zginę. Dobra, kula. Cyk, cyk. Nie chciałbym zginąć, naprawdę. Naprawdę bym bardzo nie chciał zginąć. Leczenie! Nie, nie. O, wykorzystałem moją koncentrację na jakiś jeden ataczek. Dobra. Bum. Jeszcze jeden. Zapraszam do bitki. I cyk! Śmietnikiem przez głowę. Dobra. O, sorry, jakby wy byliście symbiontami, więc nie chciałem was tak urządzić. Przepraszam. Okej, okay, żywi. Jest bezpiecznie. Dobra, jeśli żyją. Ktoś nie ma się gdzie podziać, Fist przyjmie każdego. Mhm. Wii. Miles, musimy pogadać. Bez jaj. No. Te gniazda są w całym mieście. Ale się porobiło. Dzięki. A zobaczmy w ogóle ma... O, jak mapa się zmieniła, patrzcie na to. Wszystkie są w ogóle na mapie oznaczone te macki. Każda macka jest oznaczona. Czyli jak tu przelatujemy, to przede mną powinna być jedna wielka. Uważaj na siebie. I jest jedna wielka. O, wróć do niego. Wróć do misji. Okej, okay, sorry. Przepraszam, nie większego. Chciałem lecieć w tym kierunku. Tak po prostu wyszło. Harry. Hops. Znajdę cię, stary. No, i spróbujemy cię uratować. Gdzieś. Mhm. Dobra, spróbujmy to przyspieszyć. Mogę jakby... czy ja mogę tutaj zrobić to, co zawsze robiłem, czyli nurkowanie plus obrót i... Halo, symbionty! Ja tu próbowałem zrobić Trixa, a wy tak do mnie? Niewiarygodne, widzowie, niewiarygodne. Naprawdę, ja w to nie wierzę. Zostałem tak załatwiony. Wystąpił problem z tą grą lub aplikacją Spider-Man 2. What? Czemu coś takiego się zrobiło? Powiem tak, przeraziło mnie to, bo bałem się, że stracę save'a, ale jak widzicie, wszystko wróciło do normy. Na szczęście, wszystko wróciło do normy, a już byłem przerażony, że to koniec, co nie? Wywaliło grę i papa, nie ma save'u, zaczynaj od zera, a tu już jest końcowa misja. O, ale fart, widzowie, że się save nie skasował, tak więc napiszcie w komentarzu hashtag fart, bo to był naprawdę fart, że... przeżyłem i że nie straciłem save'a. Naprawdę, totalny fart. Jo. Okej, dobra, musimy dostać się tutaj jakoś, wdrapać, jakkolwiek. Tędy, tędy i to będzie tutaj na szczycie. Mhm. Gdzie może być Harry? Ha. Miles. Co to za strój? Ten kostium nie jest obcy, co?
Czas ładny. Na oryginalnego Milesa Moralesa. Jedynego. Pasuje ci. Co teraz? Co się stało? Harry znalazł meteoryt, a ja... nie mogłem nic zrobić. Connors mówi, że go nie ocalimy, więc... O! Nie mogę go stracić. Nie spróbujemy. Chcę. Widziałem May w twojej... głowie. To nie twoja wina, Pete. Ona chciała cię ocalić. Mhm. Ocalić nas wszystkich. Nigdy nie myślała o sobie. Nawet gdy nie mogło złapać tchu. Gdyby May... mój tata... gdyby tu byli, kazaliby nam przestać o nich myśleć. Pewnie tak by było. Kazaliby nam pomagać ludziom. Walczyć. Harry wciąż tam jest. I będziemy walczyć, by go odzyskać. Piękne słowa. Motywujące. Prowadź, kapitanie. Czyli teraz Miles wkracza do akcji. Rozdzielmy się. Przeczeszmy teren. Znajdź meteoryt. Ja załatwię gniazdo. Ogarniesz, Spidermanie. Znajdź meteoryt i ja... Samolot tam leciał. Tam drugi leci samolot. Tak miało być? Ej, ten kostium Milesa jest całkiem niezły, powiem szczerze. Hailey, brak połączenia. Daj znać, czy nic ci nie jest. Miejmy nadzieję. Jest, gramy znowu Milesem. Nice. No to do dzieła. Czas udać się do gniazda. I jesteśmy już w gnieździe. Muszę się oczyścić i ruszać dalej. Dobra. Pora zacząć odliczanie. No oczywiście, że przyszliście, koledzy. Dobra, 2 minuty 25. Co? Chyba odkryłem coś naprawdę ważnego, skoro tak zaciekle się bronisz. Zdecydowanie. Musimy tyle przetrwać. Ej, ej, czemu nie mogę się ruszyć? Dobra, teleportację. Muszę chronić to. Za wszelką cenę. Dobra, wszystkie gadżety naraz, jolo. Dobra. Co? Co Miles? Halo! Nic nie zrobisz, nara. Dobra. I ta eksplozja powinna też wykończyć gniazdo swoją drogą, ale oczywiście tak się nie stało. Zbliż się, Miles. Skąd dochodzi ten głos? No. Nie mogą się dostać do serca! Zdecydowanie. Nie możemy pozwolić na to. Dlatego będę używał teleportacji regularnie. W sumie mogę też się stać niewidzialny, ale czy ta niewidzialność mi coś da? Na tę sekundkę. Ile jeszcze? Minuta, okej. Jak tam, Spider-Manie? Chyba już oczyściłem to gniazdo. Ale Pete, słyszę jakieś głosy. Nie oczyściliśmy jeszcze. Słuchaj dalej meteorytu. Nie pozwól mu wejść do głowy. Nie rozmawiasz z Karym. Jasne. Masz rację. No. Zadzwoń jak skończysz. Skup się, Pete. Dobra. Dużo ich tutaj. Bardzo dużo. Czy ja właśnie nie trafiłem nikogo? Tak, nie trafiłem nikogo. Wow. Dobra, jeszcze minutę musimy przetrwać. Może to być trudne zadanie, ale sobie jakoś poradzimy. 50, 48. Ej, coś bije tam. Wynocha. Kończy wam się czas! Dołącz do nas. Nie ma takiej opcji. Dobra, już. Jeszcze 30 sekund. Oh my god. Strasznie dużo przeciwników. Dobra, wynocha. Ej. Pewne mam życie, więc jakby spoko, ale... salwa dźwiękowa ma 35%, więc nie może spaść do zera. To na pewno. Jeszcze ktoś? 14. Dobra, to już końcówka. To już końcóweczka. Jeszcze 10 sekund! Dobra. Oby się udało.
Tak, tak, powinno się udać. Nie ma innej opcji nawet w sumie. 3 sekundy. 2, 1 i... Udało się! Nice. Ale serce... Miles, potrzebujemy cię. Sorry, ale nie. Wciąż tu jest. Trzeba to zniszczyć. Oho! Oho, wchodzą mi do głowy. Co jest? O! Gdzie ja jestem? Masz moceli prawdopodobnie. Jesteś w domu. Nie? W końcu. Jesteś tam, gdzie twoje miejsce. Czy to się dzieje z ludźmi po przemianie w symbiota? No. Ole! Nic ci tu nie grozi. Co to jest Stranger Things? Wszyscy są bezpieczni. Stranger Things vibes. Muszę się stąd wydostać. Dlaczego chcesz odejść? Jesteśmy tu. No wiem, wiem. Możesz tu być. Ale ja nie chcę tu być. Peter. No dobrze, dobrze. My. Aha. To nie jest moje miejsce, Harry. Twoje też nie. No dalej, Miles. Dawaj. Wyjdź stąd. Pozwól nam się uzdrowić. I... Daj nam Petera. Nope. Czemu to jest Hayley? Co ty mi pokazujesz? Aha. Dołącz do nas. Nie. O, w metrze ukrył. Nie da rady. W sensie będą go przekonać. No i pięknie. Kaylee ma kłopoty. Pilca. Widziałem meteoryt. Jest pod stacją metra w Harlemie, obok mostu. No i pięknie. Dobra, to lecimy chyba tam. I zmiana na Petera, i teraz co chwilę zmiana. Peter, Peter tam. Miles, Peter Poczekaj Miles. Poczekaj na mnie, stary. Harry, chcę cię dopaść. Muszę pomóc Kaylee, więc zaczekaj na mnie, dobra? Wow, wow, pomału. Co się stało? Wciągnął mnie do swojej świadomości. Zobaczyłem wizję meteorytu pod ziemią. Aha. Ale mam złe przeczucia. Myślisz, że tam jest Harry? Mówię serio, Pete! Daj mi 10 minut! Nie poradzisz sobie sam! Jasne! Zadzwoń jak skończysz! 10 minut! Ale nie mogę dłużej tracić czasu! Tam jest wejście na stację metra! Miles na pewno ma rację! To tam jest meteoryt! Muszę no to tylko wbijamy. Oczyścić ten most! Ej! Ludzie, zostańcie w autach! Nie pozwolę, by was skrzywdził! Ja chcę wejść! Ja nie chcę się bić z nimi! Oh my god, dobra, dobra, chodźcie tutaj. No chodźcie. Tu jesteś! Znalazłeś nas. Tak, już jestem, stary. Pomóż nam. Pomóż nam. Po prostu wytrzymaj, już idę. Tak, tak. Wszystko git, git. I cyk. Dobra, nie wiem czemu, ale nie mogłem tam wejść. Prawdopodobnie dlatego, że mamy tutaj całą armię przeciwników. A tak to bym sobie tam wszedł i bym mógł sobie skipnąć ich po prostu. Taki był plan, ale jak sami widzieliście, niestety się nie udało, więc... trochę lipa, więc będziemy musieli się z nimi tutaj pobić trochę. No chodź. Wyłażą przez studzienki! No! Leczenie? Ewidentnie jest pod ziemią! Venom! Venom! Proszę! Ciekawe, czy Venom będzie dobrym bohaterem, będzie na przykład Spider-Man 3. Ale nie mogę zostawić tych ludzi. Gdzie jeszcze będzie Venom? Dobra. Już chcę do podziemi, no dawać, dawać. Wszyscy? Dobra, wbijamy. Co? Gdzie? Jeszcze ty jesteś maluszku? No chodź. Dobra, koniec, wbijamy do środka. Wow, wow. Sorry, znowu ty? Aha! Duch, nie teraz! Dobra! Nie mam na to czasu! Okej, odpalmy już supermoce. Nie! No dalej, co powiecie na to? Chwilę. Co powiecie na to? Słyszysz mnie? Co prawda jest was dwóch, ale... Szepcie się! Idealnie się odpaliłem tutaj. Dobra. Jest! Furia! Zdobyte trofeum! Ej, chyba 25 coś zrobi, jakieś combo. Dobra, wbijamy do środka, w końcu wbijamy do środka. Hej, z Hayley wszystko gra? Chyba tak. Jeszcze nie! Aha! Ale nadal zmiana! Kilka minut. Zaczekaj!
Mhm. Jest. Hayley! Nie! Trzeba ją ratować. Serio, broniła się sprayem? Oh my god. No w sumie... Co tu robisz? O! Schronienie dla ludzi. No dobrze chciała. Chciałem ocalić... Jesteś niesamowita. Bardzo cię lubię. A ty chyba lubisz mnie. O! Chcesz się umówić? Teraz dopiero. Na... randkę? Nowy kostium. No, ładny, ładny kostium. To znaczy tak? Niestety języka migowego nie znam, tylko napisy mi zostają. Zajrzę do kalendarza. No więc randka. Pięknie. Jak będzie po wszystkim? Po ile będzie po wszystkim? Nie no, raczej będzie. Raczej Spider-Manowe gry raczej mają happy endy, nie mają takiego bad endingu. Pete? Dobra. Udało się, uratowaliśmy Hayley. Pete? A Pete już w metrze. To jest problem. A Pete już w metrze. Dobra, szukamy Harry'ego. Harry, zostaw wiadomość. Ty serio dzwonisz do Harry'ego? Zgadałem z doktorem Connorsem. Powiedział, że już cię straciliśmy. Ale ja wiem, że to nieprawda. Mhm. Dla ciebie okropny. Marzenie, to nasze marzenie, żeby uzdrowić świat. Mhm. Przepraszam. Ale ich tam dużo. Tutaj? Aha. To nie jest dobre miejsce. Jesteś. Jestem. Jesteś w końcu gotowy. Jestem, ale jakim kosztem? Harry. Nie mogę. Co? O! Nic nie widzę. Wow! Chcę ci pomóc! Dużo! Dużo ich tutaj. O nie! Spider-Manie, gdzie jesteś? Poszedłeś tam? Miałeś rację. To na pewno tu! No. Na pewno tu! Przepraszam, nie mogłem! Wiem, stary. Spróbuję się tam jakoś dostać. Aha. Kłopoty. Wszystko będzie dobrze! Wszyscy wyjdą z tego cało! Oj, chyba nie. Ale Kraven już, nie ma już Kravena. Wszyscy zapomnieli o Kravenie. Pyk. Może to było jakieś nawiązanie do filmu Kraven? Bo jakiś film ma być, kto wie, nie wiem, ciężko powiedzieć, jakby. Pierwszy raz spotkałem się z tym bohaterem takim jak Kraven. Ale nie jestem jakimś super fanem, więc jakby też nie wszystko wiem. Dobra, nieistotne. Odpalmy Supermont i załatwmy to raz na zawsze. Dobra, kolejny. Narka. No, te światła gasnące, to jest dopiero hit. Dobra, wszyscy? Peter. Wszyscy. Harry? Do źródła. Harry, powiedz coś! Pomóż nam, Peter. O! Potrzebujemy cię. Próbuję, stary. Potrzebuję tylko tego meteorytu. Mhm. Ale wielkie gniazdo, co jest? Gniazdo pająka i nasz Spider-Man na linie. Miles, nie widzę kamienia. Nie? Czekaj, jestem blisko. Fajnie, że wpadłeś, Pete. Chcemy ci coś pokazać. O! Harry! Co ty? Jesteśmy zdrowi. Mhm. Wreszcie wolni. Możemy przekazać ten dar wszystkim. O, to niezły dar. Chcecie zamienić wszystkich w kosmitów po prostu. Ale potrzebujemy ciebie, Pete. Mhm. Ale mnie nie dostaniecie. Uzdrowimy świat. Razem.
Jest i Miles. Nie fajnie. O! Działa na niego moc Milesa. I cyk, ucieczka. A gdzie kamień? Gdzie meteoryt? No. Chyba będzie ostateczna walka. Coś tak czuję. Żyjesz, stary? Musimy zadzwonić do MJ. Wiem, gdzie jest ten meteoryt. O! Ale czemu do MJ? Ciekawe. MJ, musimy się wszyscy spotkać w domu May. Co tam? O! Wszyscy w domu May. Gotów na pierwszy dzień w szkole. Czemu skipnęło rozmowę z MJ? Mam im lekcję, której długo nie zapomną. MJ, musimy się wszyscy spotkać w domu May. Co tam się u was dzieje? Chodzi o meteoryt, w którym przybył symbiont. On go używa do przemienienia miasta. No. Wiem, gdzie on jest. To go ukradniemy. Czas obmyślić plan. Wchodzę w to. Do zobaczenia w domu. Wszyscy będą musieli teraz współpracować. Wow. 2 kilometry do domu. Czy ja się mogę teleportować tam po prostu? Żeby było jakby szybka podróż jakaś. O, mamy to! Jest! Nie trzeba będzie latać przez pół miasta. Dobra. Siema. Jak ja już prawie na miejscu tutaj, patrzcie. O! To mi się podoba. 400 metrów, patrzcie. Pyk. I dom cioci May. Tutaj. Podchodzimy do lądowania. Podchodzimy. Ło, 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 ło. I jestem. Siu. Pyk, dobra, wbijamy. To twoja ostatnia szansa na zebranie zasobów i ulepszenie sprzętu. Przed zakończeniem fabuły. Okej, to ulepszamy. Znaczy już nie będę raczej nic zbierał. Będzie dodatkowy odcinek, gdzie sobie odblokujemy wszystkie kostiumy i inne bajery, więc jakby na pewno taki odcinek się pojawi. Dobra, weźmy tak, 2 Spider-Manów. Ciężko powiedzieć, bo w sumie misję wykonałem, ale jakby rzutnia sieci. Mógłbym coś tutaj poulepszać, ale jak widzicie, to mnie średnio stać. Dobra, technologia kostiumu. Może tutaj jakieś obrażenia? 1 punkt umiejętności. No nie mam. A w umiejętnościach? 9, ale mam i tak 1, więc za dużo tu się nie zmieni. Chyba, że to 2 punkty, za drogie. Dobra, niech będzie, cokolwiek. Jakby, żeby cokolwiek mieć, żeby tutaj jakoś mieć cokolwiek więcej przed tą ostateczną misją. Wow. Dotarliśmy. Zbiornik w Central Parku. Wodociągi. Pompują wszędzie masz. Kolektywny byt wciąga kolejnych ludzi. Jeśli symbionty wylezą z Manhattanu. Żegnaj, Ziemio. No. Witaj, planeto Mazi. Tego byśmy nie chcieli. Tej mocy jest meteoryt, tak? Wypluwa Maź, tworzy symbionty. Ale zanim Harry go naprawił, był do niczego. Tak. No. Uszkodził go akcelerator cząstek, który jest tu. Przeciął go przy niskiej mocy. Tak, a co jeśli byśmy podkręcili moc? Tak zupełnie na maksa. Zniszczymy go. I uwolnimy wszystkie ofiary Mazi. Teoretycznie. Ale przy zbiorniku na bank roi się od symbiontów. No. I przecież Harry w życiu nie spuści tego kamienia z oka. Chyba, że zobaczy coś ciekawszego. Mnie. O. Wiecie, to ty coś na białym koniu. Ilustracja jest. Harry to wciąż Harry. Myśli, że uzdrawia świat. Mhm. Ale nie spełni marzenia bez najlepszego kumpla. No, jakaś logika w tym jest. Tego od meteorytu. Ja się zajmę symbiontami. A ja zgarnę nasz kamień. Mhm. To tylko ilustracja. Dobra, odpalamy akcelerator. MJ musi kamień zgarnąć. Oh my god, to będzie ciężkie. Bit. Wygrywamy. Idziemy churros. Teoretycznie. Pete. Connors mówił, że Harry jest już stracony. No. Jeśli go nie ocalisz... Nie dopuszczę do tego. Zdążycie zniszczyć meteoryt na czas. Aby się to udało. Na świat. Tym razem na serio. Let's go! Widzowie, robimy to. Żółwik. Let's go! Ratujemy świat! Musi się udać. Nie ma innej opcji. MJ na swoim motorze.
Ulala. Jest i gniazdo. Ostateczna misja. Czy meteoryt jest gdzieś w tym czymś? Razem z Harem i resztą. Czekaj. Chyba przyda ci się moc dźwięku. O. Proszę, nie każcie. Żebyśmy tylko nie musieli grać jako MJ. Czekałem na rozkaz. Słuchajcie, nie wiem jak wam dziękować. Za wszystko. Daj spokój. Jesteśmy drużyną. Pamiętajcie o tym. Nie. Czas na walkę. Ej, stary! Czemu oni go nie atakują? Zamierzasz całą noc bawić się swoim kamyczkiem? Jesteśmy sami, Harry. Jak przecież... zawsze chcieliśmy. Jest! Nasz dar w końcu będzie twój. Jest jeden problem. Co to była za moc? Najpierw musisz mnie złapać. Teraz szansa na was. Będzie walka. A MJ musi na cicho tam wejść. Proszę, tylko nie, żebyśmy nie musieli grać MJ. Ja chcę Spidermanami. No, 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 dobrze, dobrze. Tylko... dziwne, że my nie gramy, a oglądamy. Ciekawe. Oj. No, dobra, jednak się stało, widzowie, gramy jako MJ. Come on. Ślepy zaułek? Nie. Boom. Działa to? Musi być jakieś wejście. No tak, musi być jakieś wejście, tędy prawdopodobnie. Okej. W to musimy strzelać, dobrze. Oby ten, kto rzucił te flamy, my god, wyszedł stąd żywy. Oby nic złego się nie wydarzyło i obyś dała radę, Kobito. I nie spadła. Klasyk. Co to ma być? Pomocy! Już idę! Wytrzymaj! Dasz radę, chyba. Teraz strzelimy. To na nich nie... A, jednak działa. Dobra. Dobrą brońkę Peter zrobił. Normalnie chyba zostawili po sobie, a nie tylko flary. Dobrze. Niedobrze, niedobrze. Jeszcze któryś? Za dużo ich tutaj. Mój pistolecik nie daje rady. Dobra. Nie wyjdę stąd bez tej skały. Dobrze kombinujesz. Najważniejsza misja na barkach biednej MJ. Oj, Mary Jane. Muszę tam. Dobra. Dobra, na pewno tu. O nie, wtopa. Jak wtopa? Przecież dobrze chyba zrobiłaś. Nigdy nie byłem dobry w celowaniu na padzie od PlayStation, naprawdę, widzowie. Dobra, wszyscy. Ej, w sumie to chyba idę po kamyk. Połączone z resztą Roy. Dobra. Ale świecący kamyk! Give me that. Give me that kamyk! To tylko zwykła skała. No. Która może zniszczyć świat. Więc ją weź. To nie będzie łatwe. O-o! Nice!
Oho. Dawaj do plecaka i biegnij. Do plecaka i uciekaj. Za mały plecak wzięłaś, kobito. Skała ci wystaje. Dobra, biejemy stąd, czym prędzej. Zaraz mnie obsiądą. Czas uciekać. Sprint i wiejemy. Nie ma innego wyjścia. Na pewno coś się jeszcze po drodze wydarzy. O, na przykład przyjdzie taki koleżka do rozwalenia. Wow. Za dużo was tutaj. Meteoryt. Jakby żył. Aha. Muszę stąd wiać. Dobra, oni są słabsi, bo oni są na 3 strzały. Tylko, że muszę trafić te 3 strzały. Au. No, MJ, jesteś na 2 strzały. Come on. Oh my god. No niestety, jak widzicie, MJ nie jest zbyt silna. Dlatego trzeba zawsze celnie trafiać przeciwników. Dobra, nice. Meteoryt. Jakby żył. No. Muszę stąd wyjść. Dobra. Muszę się po prostu za zasłoną chować. To było to, czego mi brakowało. A w sumie jak w głowę trafię, to od razu umierają. Koniec. To koniec? Wychodzimy? No tak. O, to była droga do wyjścia. No. Oby, oby. Ucieknij z Ula. Tak jest. Niebo. O, ile tu ich jest? Wyjdę z tego piekła. Wyjście jest chyba za tym śmigłowcem. Mhm. Dobra, da się na odległość strzelać. No cześć, kolego. Do widzenia. Dobra, tu ich mogę rozwalić w sumie. Ej, wy strzelacie do mnie. Ej. Nie tak się umawialiśmy. Najgorsze jest to, że moja ammo nie dolatuje do was. Hi, niedobrze. A teraz? O, nice. Czy to was rozwali? Tak. Ach, nie mam zasięgu. Ta-da-da. Auć! Czemu przeskoczyłaś? O! O! Ajajaj, no widzicie, no tak to jest jako MJ, no. Dlatego nie chciałem, żeby była misja znowu jako MJ, bo ona... Średnio ma... Średnio ma jakby energii. Dobra, tych dwóch. W sumie to tych mogę rozwalić w ten sposób. Ciebie rozwa... Auć! Kłopoty. Dobra, chyba mam mało życia. Aha. I ty! Ty mnie tak pokonałeś ostatnim razem. O. Nie ma strzelania. Dobra, wszyscy. Jestem wolna. Tak, tak, tak. W sumie jakbym przemyślał, to mogłem to wysadzić i mogłem to wysadzić. Dobra, o co zakład, że coś ją za nogę złapię. Może jednak nie? What? What? To chyba jakiś żart. Jak MJ ma pokonać to coś? Dobra, chyba w już wiem w jaki sposób. Chodź, chodź, kolega. Chodź, 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 chodź. Nie Boom. Muszę wejść pod przy tym... Ej, chyba go zabolało. Na pewno. Coś tam go bije, ale... Raczej nie za dużo. Czas stąd spadać. Dobra, rozwalony. Ale to ułatwili, naprawdę. A Miles dalej walczy. Spadamy, Miles! Mhm. Mamy co chcieliśmy. Wiejemy. Gotowa? Nice. No i co? Mamy kamyk? To teraz tylko, żeby Peter uratował Harego. I cały komplet jakby ma zrobiony. Obawiam się, że twoja osoba towarzysząca nie jest zaproszona na zjazd absolwentów, Harry! Harry! O, wkurzył się. Ulala. Tutaj. Tutaj! Zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. No, w sumie, to ta szkoła.
To prawda. A teraz zostaniemy braćmi. Nie! Co ty robisz, Harry? Co? Ale on jest potężny. Dobra, walka. Walka z Venomem, tylko mi wąsy zaspędziali podczas początku walki. I straciłem przez to połowę życia, jak widzicie. Dobra. Prawdopodobnie zginę. Widzę, że też ma trzy paski życia, więc... Co to jest? Ej, a co to? I like it. Zapomniałeś, jak Flash przez 4 lata spuszczał na łomot? Byliśmy słabi. Ale mieliśmy siebie! Co on wyprawia? Co to jest? What the hell? Nie mogę dotknąć ziemi! No, to niełatwe, żeby nie dotknąć ziemi. Okej. Gdzie on jest? O, przyszedł. Nie ma, kolego. Leczenie jak najbardziej. Give me that. Nawet sieć na niego nie działa. Jest niewrażliwy na sieci. Dokładnie. Dobra. Ta sama sytuacja co ze Scream, co z MJ. Czyli jeżeli robi ataki, trzeba je kontrować. Dokładnie w ten sposób. I to cała filozofia. To cała filozofia tej walki. Bo nie sądzę, żeby tutaj było coś więcej. Coś trudniejszego. Przychodziłeś do nas każdego dnia po szkole. Nawet nocowałeś u nas, kiedy twoja mama zachorowała. Pięknie. Ten widok był zbyt bolesny. Dobra, koniec z tobą, kolego. Kiedy ją straciłeś, tamtego dnia na boisku, byłem tam! Zawsze przy tobie byłem! Póki znów nie zachorowaliśmy. I tutaj. Opuściłeś nas, kiedy walczyliśmy o życie. Oj, ale mi dziabnął. Odnieśliśmy inne wrażenie. Oj, muszę mocniej kontrować. Znowu przestałem się na tym skupiać. Leczenie. Dobrze. Giń. No giń. Trzy paski życia. Dobra, chyba pierwszy mu zbiliśmy. Ha! Potężny boss. No i co? Nic nie zrobisz. Chcesz do nas dołączyć? Nie. Wiemy to. O. Nice! Antyvenom! Runda druga! Dlaczego wciąż z nami walczysz? Nie dajesz mi wyboru! Wow! Symbionty spadają z nieba! Zgadza się! To na nic! Jakąś tarczę sobie jeszcze odpalił! Wow! Tego się nie spodziewałem! Dobra, trzeba się najpierw ich pozbyć, to na pewno. Antyvenom powinien uwolnić Harry'ego! Samochód! Tak. O tak, co tam? Zabolało jednak. Nie wystarczy. Na pewno jest lepszy sposób. Co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Chyba nic. O, muszę mu to zbić tak czy siak. Dobra. Tylko czemu ja nie biję jego, tylko biję... No właśnie, ich. Leczenie? Dobra, mam full HP, więc jest git. Ej, z jakim prawem mnie to dziabnęło? Czy jakim prawem ty mnie dziabnąłeś? Oh my god. Ostateczna walka zawsze będzie trudna. Wszystko na nic. Aha. Dobra, jakiś dodatkowy samochód, cokolwiek. Prawdopodobnie tam będzie. Dodatkowe autko. Jest maszyna, działa? Oj, nie działa, czyli można było już tylko raz. Czyli was się muszę pozbyć chyba na... Jak wybiegacie? Muszę je załatwić. Oj. Dobra, teraz. Muszę się zbliżyć. No. Dobrze. Ulala.
Trochę stracił życia. Wiemy, co jest najlepsze dla ciebie. Dla wszystkich. Nie. Daliśmy ci wszystko, czego zawsze chciałeś. Mhm. A ty nas odrzuciłeś. Zawaliłem. Sorry. A potem zastąpiłeś nas, Miles. Jeszcze lepiej. Nastawił cię przeciwko nam. Nie. Oj. On mnie ocalił, tak jak ja ocalę ciebie. Mhm. Oj, tego nie skontrowałem, ale dobrze mi idzie już z kontrami, coraz lepiej. Zaraz będziemy mieli full moc. Nigdy nie byliśmy dość dobrzy. No, już wybroniłem się przed tym. Bądź ci mięsa w głowie, Harry! Nie mam lepszego kurta! Leczenie? Dlaczego na mnie ufasz? Dobra, w sumie mogę mu zbić tą część życia. Ufam tobie, Harry! Tak mi się wydaje. O Jezu, znowu to! Nie jesteśmy jakąś rzeczą. No, no, no. Kolejni? Nie mam nic przy sobie, żadnej mocy, nic, ani gadżetu. Kłopoty. Bardzo kłopoty. Bardzo, bardzo kłopoty. Czemu w ogóle nie mogę ich jakoś trafiać normalnie? Dosyć. Ajajaj, ciężko, giga ciężko, naprawdę. Uhuhu, dobra. Dlaczego wciąż z nami walczysz? Mhm. Nie dajesz mi wyboru! Wow, symbionty spadają z nieba. No. Trzeba mu to zbić jak najszybciej. To na nic. Ogłuszyć go, zbliżyć się. Zrobić jakiś potężny atak. Póki mam jeszcze dużo życia. Dobra, ogłuszenie. Mhm. No uciekasz mi, chłopie, uciekasz mi. Dobra, teraz. Nie ma wyjścia, musi się udać. A to jeszcze będą dwie fazy później. Jo. Dobra, będzie ciężko, będzie ciężko. Dobra, po prostu. Trzeba po prostu się z nim bić. I tak mam zwiększone obrażenia. Nawaliłem. Czy on mnie... Au! A potem zastąpić. Dobra, leczenie. Jeszcze bardziej nastawił cię przeciwko nam. Idealnie. On mnie ocalił, tak jak ja ocalę ciebie. Dobra. Skaził wszystko wokół nas. Nie. Dokładnie. Nie mogę w to złapać. Lecimy w jakieś czyste miejsce. O, pięknie. Nigdy nie byliśmy dość dobrzy dla siebie, a nie dla taty. Dobra. Bądź ci miesza w głowie, Harry. Świetnie. Nie mam lepszego kumpla. Więc dlaczego na mnie ufasz? Połowa naładowanej mocy. Jej, niedobrze. Ufam tobie, Harry. Dobra, zaraz. No właśnie, nie zaraz znowu to zrobi. Nie jesteśmy jakąś rzeczą. Wykończenie. Beta idea. Beta idea. Nie ma tu czegoś, co mogę wykorzystać w jakikolwiek sposób. Sama siła tu nie wystarczy. Na pewno jest lepszy sposób. No. Ale to się nie opłacało. Lepszy sposób. Spadam stąd. To będzie chyba najlepszy sposób. Okej. Okay. Czy jest to jakieś autko? Cokolwiek? Nie panikuj, załatwię ich po kolei. Okej, okay, naładować znowu z pasek furii. No ja próbuję ich pokonać, ale ten pasek furii mi się średnio ładuje, to jest ten problem. To jest ten problem. Dobra. Weźmy jednego. Antifenom powinien uwolnić Harry'ego. No. Dobra. To tyle, co mogę zrobić. Muszę się zbliżyć. Leczenie, ale fart, albo i nie fart, albo i dobrze. Chyba git. Chyba git, chyba git. Robimy jakiś progres. Dobra, mam nadzieję, że trzeci raz nie odpali.
Dobra, nara. Jeżeli trzeci raz się odpali, to mamy kłopoty. Dobra, mam pasek furii, ale nie jest mi aktualnie on potrzebny. Dobra, udało się. Pasek furii odpalę sobie teraz, żeby mu zbić kolejny pasek. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No i co, Venomie? O, ciężka walka. O! Nieważne, co mi zrobisz. Nigdy nie uzdrowię z tobą świata. O! Nie w ten sposób. Meteoryt. No. Zabrałeś go nam. Nie. Ten co znowu robi? Co? Skrzydła chłopu wyrosły? What the hell? To już jest dziwne, to już jest totalnie dziwne. No, będzie ciężko wam. Jak armia ich goni. Ci obcy chyba są źli, bo zabraliśmy ich rzeczy. Cóż, to oni zaczęli. Mhm. No i co zrobisz? Weźmy to do akceleratora. A, no tak, tak, tak. Oni muszą do akceleratora, prawda. MJ, słyszysz to? No! Ale potężny. Czyli teraz Miles musi walczyć. Idealnie. Idealnie. Miles jest silniejszy. W sensie mamy lepsze skille u Milesa. Więc powinno to być... Chyba będziemy walczyć Milesem. Chyba. Albo i nie. Nic mu nie jest. Zabierzmy go stąd. Ledwo co żyje. Oj, oj. No Miles będzie musiał walczyć. Tak to wygląda. Idź Miles, dam radę. Mhm. Idź. Dobra. Pyk, pyk, pyk z sieci. Nie dostaniesz tego kamienia. Dobra. Nasza przyszłość nie należy do ciebie. Serio, twoja Bang. Przyszłość mnie nie kręci. Okej. Musimy coś zrobić, żeby on wylądował. Okej, skałka, boom. Będzie musiał wylądować, na pewno. Dwa i trzy. No dawaj, ląduj, ląduj. Widzę, że jesteś wkurzony. Mhm. Pojęcia atak. Niebieska moc go spowolni. Tak jest. Czy my musimy go tak mocno spowolnić, że... To jest walka w powietrzu. W ogóle cię nie obchodzimy. Mhm. Nic o nas nie wiesz. Dobra. Stracił skrzydła. Dobra, dobry znak, bardzo dobry. Wiem, że rozmawiasz ze swoją mamą, tak jak ja z moim tatą. Pamiętasz? Nieźle kombinujesz, Miles, ale to chyba na niego nie podziała. Już bardzo blisko. Dobra, kontra, kontra. Lepiej się odleczę zamiast atakować, szczerze mówiąc. Nice. Ej, Miles, to ma potężne ataki, nie to co Peterem. No. To zrozumiem. To także jego. A znowu masz skrzydła, tak? Dobra. O tym kosmosie. Teraz się obudzę. Dobrze, budzimy Harego. Dobra, teraz oszołomiony będzie i teraz możemy atakować. Nice. Koniec z tobą, Venom. Chyba. Tak to wygląda. Aha. Peter już was nie potrzebuje.
Ulala. Teraz ma nas. Peter, wstawaj, co ty robisz? I znowu położył łapska na tym. Oh my god. Niedobrze. Okej. Runda ostatnia. Miles. Chyba runda ostatnia. Tak? Nie robisz tego dla Tak to Pita. Wygląda. Robisz to dla siebie. Tylko przeszkadzasz Pitowi. Mhm. Co to jest? Coś tu mogę rzucić. Tam go odebrałeś. O, nice. Odebrałem? O czym ty w ogóle mówisz? Petera. No. W lesie. Pamiętamy, co no. Zrobiłeś. Harry, to słowa symbionta, a nie twoje. Byłeś zazdrosny. To dlatego nas poróżniłem. Co ten chłop gada? Co ten symbiont? Co ten Venom? Nic nie był sobą. Kombinujemy, kombinujemy. Oj nie, to źle wykombinowałem chyba. Dobra, leczenie. Prawda. Nieważne kto jest lepszy. Po prostu wolę jak ty kontrolujecie szalone obcy. Myślałem, że podciąłem. To akurat prawda. Ej, straciłem moją butlę, drogocenny. Ile życia straciły? What the... A, bo ty rzucasz we mnie, tak? Zejdźcie z drogi. No i tak się kończy właśnie życie Milesa. Nie robisz okay. tego dla Pita. Robisz to dla siebie. Dobra. Tylko przeszkadzasz Pitowi. Mhm. Teraz już wiem, jakie są twoje słabości i jakie byś miał ataki, więc powinno pójść łatwiej. W teorii. Więc zobaczymy. Okej. Okay. So far, so good. Dobrze. W sumie mogę to wykorzystać na właśnie jakiś potężny atak. W lesie. Pamiętamy, co zrobić. Harry, to słowa symbionta, a nie twoje. Mhm. Byłeś zazdrosny. Po co ja w ogóle patrzę na ten pasek życia? Nas poróżniłem. Au. Może i tak, ale Pit nie był sobą. Au. No niestety, poległem po raz kolejny. Ale dobra, nie do trzech razy sztuka. Robisz to dla siebie. Tylko przeszkadzasz mm-hmm. Jeszcze mam już teraz naładowaną moc, więc powinno pójść łatwiej, w teorii. Dobra, pyk. Bo ty nam go odebrałeś. Mm-hmm. Odebrałem? O czym ty w ogóle mówisz? Coś ta rykoszetująca sieć daje, ale za wiele niestety nie. Pamiętamy, co zrobiłeś. Harry, to słowa symbionta, a nie twoje. No. Byłeś zazdrosny. To dlatego nas poróżniłeś. Możliwe. Tak, ale Pit nie był sobą. Ale to ta walka jest już giga. Ostateczna walka, jak nic. Giga ciężko. Nieważne, kto jest lepszy. Dobra. Po prostu wolę, jak ty. Dużo z życia mu zbiłem, ale czy było warto? To się okaże zaraz, czy damy radę. Myślałem, że podciąłem mu skrzydło. Nie, on sobie po prostu zregenerował. Au! Nieważne, czy mnie lubisz, czy nie, jestem tu dla ciebie. Au, czemu ja oberwałem, a nie on? Czy ja użyłem ataczku? Zakończmy to. No, chyba zaraz się to zakończy, ale... Unik. Zakończy się to moją śmiercią. Dlaczego? Ej, to jest naprawdę już niesprawiedliwe moim zdaniem. Te walki w powietrzu są zbyt ciężkie. Kompletnie. Dobra. Mhm. Tym razem spróbuję nie używać dodatkowych ataków, tylko bardziej się leczyć, bo chyba właśnie na tym to polega. Że ja za bardzo się leczyłem, przez co... No właśnie. Wyszło jak wyszło. A niewidzialność? A, jasne. Już to widzę, jak to coś daje. Więcej w leczenie, mniej w atakowanie.
Bo użyłem takiego specjalnego ataku wykończeniowego i to... To mnie bodajże zgubiło. Uważasz się za lepszego od nas, prawda? Nie. Nieważne, kto jest lepszy! Po prostu wolę, jak ty kontrolujecie szalone obcy! Mhm. Dobra. O nie! Użyłem tego ponownie! Jestem jakiś normalny, ja chyba lubię atakować. Dobra, znowu skrzydło. Dobra, to chyba jedyne wyjście, jakie mogę aktualnie zrobić. Teraz tego nie widzisz, ale wcale się tak nie różnimy. Zakończmy to. Ile miał HP? Jeden HP, widzieliście to? To było już totalnie, dobra. Moje biedne ataki. Mhm. Jeden HP miał, a ja zginąłem. To już był niefart, to już był prawdziwy niefart. Właśnie do tego akceleratora cząstek, zaraz ciebie rozłożymy. Razem z tym meteorytem. Czy wkurzasz? Mhm. Dobra, zaraz mi się moc naładuje. A może to jest tak, że jak jest potężny boss, przeciwnik, to zużywa dwa paski, żeby go zaatakować. Bo przy jednym, jak widzę, to nie ma. No, tak może być. Jest na to szansa. Ale spokojnie, tym razem nie ma atakowania. Teraz jest tylko i wyłącznie leczenie. Nawet teraz użyję taktycznego leczenia i wybuch. Dobra, to warto używać, bo potem mi się skille ładują, więc... Teraz tego nie widzisz, ale wcale dokładnie się tak nie różnimy. Myślałem, że podciąłem mu skrzydło. Jak widać, nie. Dobra, koniec z tobą. To już koniec, Venoma. Ostatnie hity. Koniec, Venom, już możesz kombinować, już nie ma co. Nie ma co, papa, papa masz. No widzę, że mocno bijesz, ale nie, papa. Koniec, udało się. Och, co to była za walka, naprawdę, ciężka walka. I przegrałem tę walkę? Mhm. Daliśmy ci szansę. Oho. Cyk, granaci. Ua. To musiało go zaboleć. O, jest i Harry. Harry! Pete. Ua. I cyk, regeneracja. Jest jak jest, no. Cóż poradzić. Lecą dwa Spidermany. Czy będzie jeszcze jedna walka? Wydaje mi się, że... Chyba tak, albo i nie? Nie, chyba już nie. O, jednak. Ale to już taka bardziej przyjemna. Oddawaj mi przyjaciela! To my nim jesteśmy. To chyba koniec. Pete, co się dzieje? Trzymaj no. się, stary! Proszę, nie! Zostaw go! Ten chłop jeszcze... Niewiarygodny. Mamy kamyk! Zniszcz kamyk! O-o! Kłopoty! Dwóch Spider-Manów versus Venom! Dobra, lecimy! Pyk! Potężne ataki! Good job! Ten z takiej wysokości skoczył.
Gotowy, żeby to skończyć? Prawie. Trochę mocy. Koniec, po kamyczku. Chyba. Walcz, Harry! Nie mogę! Już nie! Nie musisz! Harry nie daje rady. Musisz nas zabić. Grubo! Jak go trzyma, co jest? Ojej, ale ciężko teraz napadzie. Ciężko go utrzymać. Dobra, dajemy radę. Albo i nie. Dawaj, Harry, wróć. Umieram. Już po mnie pisz. Nie. Nadal mamy czas. Nie ma. On ich pozabija. A później ciebie. Nie. Uzdrówmy świat, Pin. Razem. Nie da rady. Uła! Oddawaj kamień! Mhm. Jezu! Już gotowe! Już bit! Majs uwięziony. Już! MJ! No i koniec, kamyczek zniszczony. Nie było wyjścia. A może miałem wybór? Nie, chyba. Chyba nie. Ciekawe, czy Harry to przeżyje? Oj, chyba jednak nie. Uła. No i wszyscy ocaleni, chociaż tyle. O, patrz jaki mały symbiont. Ale maluszek. O. Już go nie ma. Totalnie zniknął. Udało się. Tak. Daliście radę.
Ale co z Harrym? Harry, przepraszam. Przepraszam. Czy on go chce ożywić? Nie wiem, czy to coś da, ale muszę spróbować. What? Ale to będzie dziwne. Okej, okay, elektrowstrząsy, ale... Dawaj, Harry. Już czuję po muzyce, że to się uda. No właśnie. Harry. Co się dzieje? Co się stało? Oj, odpłynął. Dziękuję. Zabierzmy go do szpitala. No i mamy to. Chyba happy ending na to wychodzi. Ale było dość, no... Działo się. Jest i ojciec. Harry. Puls słaby. Nie ma czasu. Coś ty mu zrobił. Co mu zrobiłeś? Przepraszam. Co? Jadę z wami. Ten jeszcze na niego nakrzyczał. What the hell? Ciekawe, czy Norman Osborn wymyśli jakieś kolejne lekarstwo na bazie kosmitów. Tak może być. Są ślady aktywności mózgu, ale szanse na wybudzenie są bardzo niskie. Zadbajcie o niego. Może się wybudzi. Miejmy nadzieję. Co oni mają z tym wybijaniem szyb? Dlaczego? Dlaczego? Macie przygotować serum G. Co? Jak najszybciej. Co to jest serum G? Aha. Co on kombinuje znowu? Przez ostatnie lata to miasto doświadczało wielu różnych tragedii. Mhm. Ale jakoś przetrwaliśmy. Zwalczaliśmy choroby, zło, kataklizmy. Jesteśmy zmęczeni, niespokojni, zestresowani, otępiali. To chyba artykuł, który MJ napisała. Ale nie straciliśmy jeszcze nadziei. Miasto musi wydobrzeć. Możemy już wrócić do normalności, ale czym jest normalność? No. Co jeśli już nie istnieje? Przez ostatnie pół godziny mówiłam o tym, jak te wydarzenia mnie zmieniły. Ale YouTuberką została? Jak to jest z wami?
W mojej nowej serii będę rozmawiać z ludźmi z całego miasta, poznawać nasze nowe zwyczaje, zachowania, nowe myśli. Aha. Liczę, że do mnie dołączycie. Nazywam się Mary Jane Watson, a wysłuchaliście Nowej Normalności. O, czyli ma jakby swój własny podcast na YouTube. Nowa normalność. O. Odcinek pierwszy. Placki. Gotowy. Świetnie. No nie wiem. O, mogę to zabrać? Za chwilę. Najpierw coś ci pokażę. Mhm. Okej. Okay. I w składzie mamy lasę. Mniam, ja to przejmę. Placki zrobione. No, chyba wrócili do normalności, ale co z Harrym? To jest dobre pytanie. Czy żyje? Czy dostał serum G? O co chodzi? Jeszcze raz dzięki za dary, Peter. Co to jest? Co ona przygotowała? Co on przygotował dla niej? Hmm. O. Emily May Foundation. Zaczynają od garażu, czyli tak jak się powinno zaczynać. Alert. Spider alert. Rozmawiałeś z Milesem o... Jeszcze nie. O! Gotowy? Miles... Od jakiegoś czasu chciałem z tobą porozmawiać. To znaczy, w sumie rozmawiałem z tobą wiele razy i jest super. Rozmawiać było tyle. Czy on rezygnuje z fuchy Spidermana? Nie. Tylko, że nie rozmawialiśmy o tym, o czym powinniśmy byli rozmawiać. Pete. Nie, czekaj, od początku. Dam radę. Ogarnę to. Ogarnię to. Możesz pobyć Peterem Parkerem. Ty jesteś pewny? To duże miasto. Poradzę sobie. O ile będziesz dalej udzielał mi rad. Obędziesz się. Mhm. Może nie teraz, ale przyjdzie taki czas. Będę przy tobie. Zawsze. Pięknie. Dzięki. Na razie. I siup, poleciał. A Peter Parker został Peterem Parkerem. Mamy to, happy ending, udało się. Pokonaliśmy wszystko i wszystkie przeciwności. I oczywiście na koniec piękny pocałunek. Wszystko wróciło do normalności. Nowy Jork po raz kolejny ocalony. O, piękna gra, piękna gra. Ale co z Harrym? Będzie coś na ten temat? A, nie wiadomo co z Harrym. Wow, dobra, uzdrowić świat, zdobyto trofeum. Mamy to, gra ukończona. Widzowie, dajcie znać koniecznie w komentarzu, co sądziliście. I czy chcielibyście więcej takich serii fabularnych? To mnie najbardziej w sumie ciekawi. Bo mi się gra podobała. Widziałem, że poprzednie odcinki też wam się spodobały, więc jakby... Też chyba byliście w miarę zadowoleni z tej serii, więc może macie jakieś inne ciekawe propozycje gier podobnych właśnie do Spidermana. Może takie właśnie chcielibyście zobaczyć. Osobiście myślę, że mogę ocenić grę 9,5 na 10. Naprawdę była potężna i mega dobra. Przynajmniej tak w moim mniemaniu była naprawdę fajnie zrobiona. Okej, oczywiście napisów końcowych chyba nie będziemy sobie do końca oglądać. Bo wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś takiego większego sensu. Jestem ciekaw, gdzie mnie teraz wrzuci, bo nie ma co ukrywać. Jeszcze mamy sporo misji do zrobienia i będzie następny odcinek.
którym to oczywiście, jak sami dobrze wiecie, przejdziemy wszystkie poboczne misje i wymaksujemy grę na 100%, bo to chcieliście. Tak samo chyba kiedyś robiliśmy z Luigi Mansion, o ile się nie mylę, na Nintendo, więc tutaj też zrobimy podobnie. Tutaj tylko mamy podane procenty też, więc jakby zdecydowanie łatwiej będzie. Tak mi się wydaje. No i co? Dajcie znać, co sądzicie o gierce i ogólnie o takich seriach. A tymczasem skipnijmy sobie to, bo to chyba nam już nic nie wnosi, ale mamy jeszcze jedną oczywiście scenę po napisach. Czyli dowiemy się teraz, co się stało z Harrym. To jest Norman Osborn, to już widzę po... No właśnie. Dobra, czy to będzie kolejny Venom? Co to jest? O! Oh. Czego chcesz? Doktor Octavius. Spider-Man. Wiesz, kim są. O! Oh. Prawda? To on nie wie? A co? Zniszczyli mi syna. O, oh, wow. On nie wie, że Spider-Man to Peter Parker. Oj. Dobrze. I powie. Każdy musi doświadczyć straty. Mhm. Nawet ty, Normanie. I co teraz? Co zapisujesz? Jakieś ostatni plany. Ostatni rozdział. Czy to była zapowiedź Spider-Mana 3? Ostatni rozdział. Prawdopodobnie za jakieś 3-4 lata pojawi się kolejny Spider-Man. To będzie ostatni rozdział. Wow. Grubo. Bardzo grubo. Ale mamy jeszcze jedną kolejną scenkę. Ta gra się nigdy nie skończy. Kto to może być? Czy to jest ta legendarna kolacja z pierwszego odcinka, na którą miał przyjść nowy chłopak mamy Milesa? Nie, to Hailey, czyli się myliłem. Hailey, cześć! Zjadłabyś coś? Padam z głodu. Jedzenie prawie gotowe. Może pokażesz swój esej? O właśnie, esej miał napisać. Ciężko nad nim pracował. No zobaczymy, czy mu się udało napisać. Czy tylko skończyło się to na dwóch zdaniach? Chyba nie, chyba skończył esej. O co tu chodzi? Co to jest? Jakiś gość z Harlemu. Mogłaś widzieć go w trakcie wolontariatu. Pomaga mamie radnej i chce pójść w ślady ojca. Mhm. Lubię tę wersję tej osoby. Tak? Jest i kostium. O. I mamy drugi pocałunek w tym endingu, proszę państwa, mamy to. Albo i nie. Mama przerwała. A nie, mama też na randkę leci. O! Cześć. Miles, Hailey. Nie. Jest Albert. O, cześć. Okay. Miło was poznać. O, a to moja córka, Cindy. Cindy? Kim jest Cindy?
Ciekawe. Okej, okay, dobra. Ukończono. 3000 expa. Gruby exp wleciał, widzę. Gratulacje, udało ci się ukończyć główną linię fabularną, ale zarówno Peter, jak i Miles są gotowi kontynuować przygodę. Możesz teraz rozpocząć zupełnie nową podróż na najwyższym poziomie trudności. Nie. Nie, nie. Ja przyszedłem fabułę, tyle mi wystarczy. Dostaliśmy bardzo dużo expa. Bardzo, bardzo dużo. Pięknie. Zdaje się, że jakiś graficiarz chyba przesadził. Lepiej to sprawdzę. Okej. Okay. Zobaczmy, ile mamy procent gry. To mnie interesuje najbardziej. 65, czyli jeszcze musimy zrobić jakieś 35%, czyli te wszystkie misje, ale tym wszystkim, drodzy widzowie, zajmiemy się w następnym odcinku, który będzie przepotężnym odcinkiem, więc po prostu wyczekujcie.